Nauczyłeś się też trochę cwania swoje chamstwa, umówmy się, w policji trzeba... Jak to w policji cwania swoje chamstwa? Tak, no stary, jak nie jesteś cwaniakiem, to nie będziesz dobrym policjantem. Ja dalej podkreślam, że policjant to nie może być anioł. I tutaj trzeba... I to jest właśnie ten taki fałszywy obraz, który jest kreowany przez takie oficjalne jakieś media policyjne. No kurwa, to jest taka praca, że ty musisz czasami przycwaniaczyć. Ktoś kogoś zaatakował siekierą, no nie wiesz, co się stanie. Fuck. Albo ktoś się bije po prostu. Czy ktoś, kiedyś mieliśmy taką interwencję, jeszcze no nie jedną, że ktoś tam lata z czymś, co przypomina broń palną. No to lecisz i glebujesz typa na środku ulicy na klamce, tak? Mhm. Też nie jest najbardziej przyjemna sprawa. I wiadomo, że najpierw jest adrenalina, ale potem jak się to schodzi, to zaczynasz o tym myśleć. Kurwa, co by było, jakby faktycznie na tą procę by do ciebie strzelił, nie? Naprawdę nie ujmuję ludziom, którzy gdzieś tam pracują artystycznie czy jakoś tak, ale jak ktoś mi mówi, że on zapierdala tam, ma ciężką robotę, bo prowadzi tam jakieś kanały i se streamuje na przykład, robi streama 24 godziny. Mówię mu, kurwa chłopie, co ty wiesz, że ciężka robota to jest w kopalni, kurwa, nie? Sierżant Bagieta, siema. Siema. I tak jak mówiłem, dla ludzi, którzy cię jeszcze nie znają, chociaż pewnie większość z mojego kanału cię zna, jakbyś powiedział ludziom, czym się zajmujesz? No, przez 7 lat, prawie 7 lat byłem policjantem. Prowadzę kanał na YouTubie, prowadzę, mam konto na TikToku, na Instagramie, także zajmuję się generalnie taką, można powiedzieć, publicystyką okołopolicyjną. Poruszam tematy związane z law enforcement, z policingiem. No i tak jak mówię, już jestem szczęśliwym cywilem od jakiegoś czasu. Tak, i to jest też główny powód, do którego się spotykamy, bo to było dla mnie takie ciekawe, że nagraliśmy podcast o tym, że jesteś policjantem. Tak jak ci też przed podcastem mówiłem, że wybiłeś się trochę na tym. Tak. No. A teraz jakby podejmujesz decyzję, że odchodzisz od tego. No i to jest dla mnie ciekawe i myślę, że dla ludzi też, co się wydarzyło i jak wyglądała ta sytuacja, która doprowadziła do tego, że taką zmianę podjąłeś. Taka decyzja kiełkowała we mnie już jakiś czas i to też Przemek zauważył, że już ostatnio, jak rozmawialiśmy w ostatnim podcaście, już było widać po mnie, że mam trochę dosyć. No to się wszystko zmieniło na przestrzeni ostatniego roku. Jak rozbili nam patrole stałe, zmieniło się kierownictwo też jednostki. Co to znaczy rozbili patrole stałe? Wcześniej jeździliśmy w stałych parach patrolowych, czyli miałeś po prostu swojego partnera i jeździłeś z nim cały czas. No wiadomo, że tam parę dni w miesiącu nie jeździłeś z nim, no bo albo był ktoś młody, którego trzeba było gdzieś tam przyuczyć, albo chociaż to się rzadko zdarzało, albo na przykład no, mi pasowało, żeby mieć wtedy na przykład na rano, a Mariuszowi pasowało, żeby mieć na popołudnie, no to wiadomo, że wtedy się jakoś dogadywaliśmy i w ten dzień nie jeździliśmy razem, ale generalnie co do zasady mieliśmy swojego stałego partnera i z nim jeździliśmy. I to było super rozwiązanie. Bo no, znałeś się jak własna kieszeń, no, a to jest dosyć ważne w tej robocie, żeby wiedzieć, czego się spodziewać po drugiej osobie. Zwłaszcza jak pracujesz w jakimś zagrożeniu, nie? Dokładnie tak. Mhm. No ale to się zmieniło, rozbili nam te patrole. Myślę, że w myśl zasady dzieli rządź. I potem no, zaczęła się taka robota na akord, bym powiedział. A to nie jest praca, która powinna tak wyglądać. Mnie przez prawie 6 lat roboty nigdy nie miałem takiej sytuacji, żebym ktoś powiedział, że mam, nie wiem, przynieść mandat czy coś takiego, tylko to zawsze była moja decyzja, czy kończę pouczeniem, czy kończę wnioskiem i dla mnie to było takie, dla mnie to była taka melodia dawnych czasów, że kiedyś faktycznie tak było, że tam się była jakaś nagonka i robienie pod statystykę. Nagle się to zaczęło robić. To się zaczęło od... To nie jest dla ciebie przypał, że o czymś takim mówisz? Ja przecież nie jestem policjantem, to co oni mogą zrobić. Mhm. Czyli to już jest, jak już nie jesteś tam, to nie w jakiś sposób to pozwala ci o tym mówić i nie mają to bardzo podstaw prawnych, żeby ci je zrobić cokolwiek. Znaczy wiesz, no zawsze można coś wymyślić i znaczy nie mówię tutaj, nie chcę wyjść na jakiegoś szura od teorii spiskowych, że mi teraz będą narkotyki podrzucać do mieszkania. No wiadomo, no wszystko się da zrobić i wymyślić, ale jeżeli chodzi o jakąś tam odpowiedzialność dyscyplinarną, no to... No to nie mogą mi nic zrobić, bo ja już nie jestem pracownikiem policji, nie jestem już funkcjonariuszem policji. No ale to zaczęło właśnie we mnie wtedy tak dojrzewać, że nie o to chodzi w tej robocie. Straciłem taką wiarę po prostu w to wszystko. I to się zaczęło od końca, sytuacji tych covidowych, czyli jak się zmieniło kierownictwo u mnie na jednostce, to wtedy
było już, bez pouczeń za COVID, mandat, chociaż za 20 zł, ale żeby był, żeby sobie wpisać jedynkę w Excelu w jakiejś tabelce, nie wiem. No i wtedy już zaczęliśmy się tak z chłopakami trochę buntować przeciwko temu. Ale to się jakoś szybko skończyło, no ale skończył się COVID, no to się jak już zobaczyli, że tam policjanci są na tyle... Można na nich wpłynąć. Tak, można na nich wpłynąć, no to sobie zaczęli pozwalać coraz bardziej. Już potem były, to się nazywa wykroczenia szczególnie uciążliwe, so-called. Nie wiem, picie piwo w parku na przykład, no nie wiem, dla ciebie to jest uciążliwe, jak ktoś sobie pije piwo w parku, no dla mnie też nie. No takie, powiedzmy, powszechne wykroczenia, czyli spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zaśmiecanie miejsca publicznego, używanie słów wulgarnych w miejscu publicznym, nieobyczajny wybryk, zakłócanie porządku, no to też już nie pouczenia, tylko mandaty. I to mieliście odgórnie narzucone. Tak, dokładnie. Oczywiście nikt się do tego nie przyzna, wiadomo, no przecież to wszystko było na ryj. Nikt nigdy nie wydał takiego pisma ani polecenia na piśmie. I zresztą teraz pani rzecznik z KMP Katowice, pełniłem służbę w Katowicach, wypowiedziała się tam do Gazety Wyborczej, bo Gazeta Wyborcza napisała mi jakiś tam artykuł, że absolutnie nigdy nie było takiego polecenia. Ja to tylko skwitowałem uśmieszkiem, bo to inaczej się nie da tego. Dokładnie. A mówiłem to u mnie na filmie, na moim rozwodowym filmie z moją instytucją, że jak to powiem, to zobaczycie, że się wszystkiego wyprą na 100%. No i tak też było. Z drugiej strony co oni mają zrobić, nie? No tak. Jednocześnie pani rzecznik sobie strzeliła w kolano, powiedziała, że nie można, że w ogóle przepisy nie pozwalają na pouczanie osób spożywających alkohol. To jest bzdurą, nieprawdą. Nie wiem, czy pani komisarz nie miała kodeksu wykroczeń na szkole policji, no nie wiem. Czyli w artykule napisała coś, co jest oficjalnie nieprawdą. No, oczywiście, że tak, to jest nieprawda. Tak, no i potem jeszcze się zaczęła w międzyczasie sytuacja z moim postępowaniem dyscyplinarnym za to, że na mojej stronie na Facebooku pojawił się mem o mieście Bytom. Tam jakaś mapa Bytomia dla przyjezdnych, tam był podział na dzielnicę Bytomia i tam, wiecie, że tam w jednej dzielnicy jest burżuazja, w innej w pierdol i tak dalej. Ktoś się o to zesrał i mnie napisał... Wstawiłeś mema do siebie na social media takiego i tak, ktoś miał to problem? Tak, dokładnie. I miałem za to postępowanie z etyki zawodowej, które się ciągnęło od lutego do końca, kiedy się zwolniłem, bo ono się jeszcze nie zakończyło, jak się zwolniłem. No teraz się zakończyło, bo już nie jestem policjantem, więc musieli to... A nie wiesz kto? Nie mam pojęcia kto. Wow. To było na maila załatwione generalnie. Ale to trochę brzmi, jakby po prostu mieli z tym problem i się do siebie czepiali, nie? No tak, no ja też to tak odczułem. No, ale bardzo mnie zdenerwowała i to była chyba taka sytuacja, kiedy to już było takie przejście pewnej granicy, po której nie ma powrotu, jak zaczęli wzywać moją rodzinę po prostu na przesłuchania o mema na Facebooku. Bo tajemnicą policzną było to, że ja miałem social media i jakieś tam rozliczanie na YouTubie jest zarejestrowane na moją mamę i firma, która jest jakby postacią prawną mojego kanału, też jest właścicielką jest moja mama ze względów formalnych, które były mi potrzebne po prostu, kiedy byłem policjantem. Bo jako policjant nie możesz mieć innego źródła. Dokładnie tak. Dlatego postanowiłem być na tyle dobroduszny, że moja mama na tym zarabiała. No. I tak. Prawidłny syn. Dokładnie. I tak też było. No i wzywali ją. No moja mama też leczy się na różne rzeczy związane z... No, ze zdrowiem. Tak, leczy się. Na depresję choruje już kilkanaście lat. Mhm. No i zaczęli ją wzywać na przesłuchanie, tam na komendę. Moja mama też była zestresowana, kłębkiem nerwów była przez bardzo długi czas. Byłem po prostu jej żal. I byłem skrajnie wkurwiony o to, że moją rodzinę w to wciągałem. Jeszcze moją matkę, która nie przeszła koło tego obojętnie. I to było w sierpniu chyba. I wtedy miałem takie, nie, no kurwa, no to już jest przesada, nie? O moją wewnętrzną sprawę gdzieś z moją instytucją, w której pracuję, z moją firmą, wzywają moją mamę, która ma ponad 50 lat, jest w takiej sytuacji życiowej, jakiej jest. I to już było tak dla mnie za dużo i wtedy już podjąłem decyzję, że się zwolnię. Znaczy podjąłem, tak mówiłem, że się zwolnię, tylko jeszcze nie wiedziałem kiedy. Potem się dostałem na studia, na ratownictwo medyczne i powiedziałem, dobra, teraz już mam to, czego chciałem, mogę iść w tą stronę, już jakby wiem, że tam jestem. No i koniec. I stwierdziłem, że zaniosę raport jakoś chyba 14 października, jeszcze specjalnie pojechałem na jednostkę w nocy, gdzieś tam po 22, żeby nikogo nie było. Wpuścił mnie dyżurny tylko na moją kartę, na komisariat, napisałem raport, zostawiłem mu i tyle. Mhm. Co ci groziło za te postępowania? Wiesz co, one były na bardzo dobrej drodze, żeby je umorzyć.
No to było jedno postępowanie, drugie postępowanie było za tatuaże, że miałem odkryte na służbie. I to też podobno dopiero po tam kilku latach się zaczęli tego wstrzepiać. Tak, tak, dokładnie. I że nie miałem czapki, że jakiś byłem wulgarny na interwencji. No to akurat, bo ja nie wyparzę na mordę. No to tutaj a to nie jest tak, że to się każdemu zdarza policjantowi? No oczywiście, że tak. Pewnie, że tak jest. Co tam jeszcze było? Jakieś prywatne wyposażenie, że niby miałem, ale to też był absurd. Co to znaczy prywatne wyposażenie? No, że tam niby miałem chyba pałkę prywatną, ale to tak, nie będę zgadzać szczegółów, natomiast nie było tam nic widać na tym nagraniu. Co mi zresztą pan w kontroli powiedział, że bardzo miły był ten pan i sam mi powiedział, że on będzie robić tak, żeby odmówić wszczęcia temu postępowaniu, no, ale już nie miałem okazji sprawdzić, jak to się zakończy, bo się zwolniłem w międzyczasie. No, ale najśmieszniejsze są te wszystkie plotki naokoło, bo wiesz, jak jesteś rozpoznawalny, to tych plotek się rodzi bardzo dużo i na mojej byłej uczelni dowiedziałem się, że się w ogóle zwolniłem kompletnie z innych powodów. To znaczy? No, że tam na interwencji coś odwaliłem i że teraz się nikomu nie przyznaję, ale tak jest. Wiesz, mnie to śmieszy, nie, bo to jakby nie... Nie wpływa mi to na życie w żaden sposób, ale śmieszne jest to, jak słyszysz to od gdzieś kolegi, z którym nie rozmawiałeś, powiedzmy, nie wiem, 2 miesiące i on nagle do ciebie dzwoni, ty stary, ej, bo słyszałem takie ploty, czy to jest prawda? Śmieszne jest to, że ludzie na to czas poświęcają, co? Tak, ale w ogóle ja mam bekę, bo ja czasami mówię, no nie, no stary, tak było, czasami mówię, że nie. I sobie taki celowy zamęt wprowadzam i najlepsze jest to, że potem ta plotka do mnie wraca, nie, wiesz, że to chodzi, nie? To jest bardzo śmieszne, ale tak od zawsze tak robię, że czasami jak ktoś ma jakieś ploty na mój temat, czasami potwierdzę, czasami zaprzeczę i bo to jest bardzo dobre rozwiązanie, wprowadzanie zamętu. Straszne, to jest śmieszne. I później ludzie się tacy zdziwieni, kurwa, co chodzi, prawda tak. Czy nieprawda, prawda czy nieprawda. A jak jeszcze byłem policjantem, to robiłem dokładnie tak samo, jak mi się ktoś pytał, gdzie pełnię służbę. Raz mówiłem, że w Sosnowcu, raz w Katowicach, raz, że w Zabrzu. Było masa różnych teorii na ten temat, nie? Czyli groziło ci finalnie coś poważnego za to? Nie. Bo to mnie zastanawia. Czy ewentualnie grzywny byś dostał, czy coś takiego? Nie, grzywny bym nie dostał, absolutnie. Nie. To było przewinienie dyscyplinarne. Mogli mi, nie wiem, na przykład nagane wpisać tam do akt na pół roku, powiedzmy, nie wiem. Coś ci to robi? No tyle, żebym nagród pewnie nie dostawał, jakichś dodatkowych. Dostawałeś jakieś nagrody? Nie, i tak nie dostawałem. Tak, nie dostałem. Ostatnią nagrodę to chyba dostałem z 1,5 roku temu albo z 2 lata temu. Co to znaczy dostać nagrodę w policji? 150 zł na przykład, nie wiem, raz na kwartał. Ale to za jakieś super wyczyny? Nie, przychodzą czasami takie nagrody motywacyjne, takie uznaniowe. Mhm. To wiadomo, że nie dostawałem. No, także mi to tam, wiesz, latało koło pewnej części ciała. Mhm. I... Nie możesz mówić obok której, bo ci zrobią postępowanie. Dokładnie. No jeżeli właśnie mnie zrobią, mogę sobie mówić, co chcę. To jest właśnie piękne. Będzie cywilem teraz, że mogę sobie mówić, co chcę. No co tam jeszcze? Mogli mi na przykład część 13 zabrać. To tak jest chyba do 20% najczęściej. Ale to nie była taka skala przewinienia dyscyplinarnego, o ile w ogóle by mnie uznali winnym, bo to też raczej mój radca prawny, bo ja miałem normalnie papugę tam do tego wziętego. Raczej to szedł w kierunku w ogóle umorzenia tego wszystkiego i jak już odchodziłem z policji, to jeden z tych zarzutów, bo za tego mamy 2 zarzuty dyscyplinarne, to jeden mi już upadł, także jeden już był jakby do umorzenia jedna część, jakby powiedzmy. To jest beka, że jesteś policjantem i musisz chodzić do sądu z papugą, co? Znaczy, no nie do sądu, nawet nie do sądu, bo to po prostu było na terenie jednostki się wszystko działo. Do przesłuchania, ja z nim chodziłem na przesłuchanie do zespołu kontroli. To się na poziomie zespołu kontroli odbywało. No, także to nie była taka skala przewinienia, żeby mi gdzieś zabierali 13. No i tyle. No to nie były jakieś poważne sprawy. Tylko, że już byłem tak wykończony tym... Nawet może nie jakoś bardzo psychicznie, ale takie miałem zwątpienie w tą całą instytucję, że nie chciałem się po prostu tam tego dalej ciągnąć. Mm-hmm. Mówiłeś też, że miałeś jakieś problemy, gdzieś słuchałem w jednym z twoich filmów, że zaczęły ci jakieś problemy z bezsennością od jednego z tych postępowań. Miałeś coś takiego rzeczywiście? Tak, miałem tak, tylko że z bezsennością to się zaczęło już jakiś czas temu. W zeszłym roku się zacząłem leczyć na bezsenność.
I tak, no to głównie było spowodowane pracą. Głównie było spowodowane pracą, spowodowane tym całym napięciem związanym z moim kanałem. Ja nie mówię, że to było tylko spowodowane tym, że ktoś tam mnie naciskał albo mnie robił pod górę. Na pewno była to wypadkowa tego, ale generalnie tym całym napięciem, służba, kanał, to jest jednak jakieś praca cały czas na wysokich obrotach. Zresztą no, sam prowadzisz social media, wiesz, że to zżera trochę czasu, prawda? Mhm. I energii mózgowej. Dokładnie, tak. Więc... O co im chodziło z tym twoim kanałem? Bo z tego, co też słuchałem, to na początku ci w ogóle proponowali, żebyś pod brandem policji to robił. Tak, ale to było na bardzo takim... inicjalnym etapie mojego kanału. To było we wrześniu 2018 roku, jak założyłem kanał i jeszcze wtedy byłem na L4, bo miałem zerwany nadgarstek. Ja właśnie wtedy zacząłem nagrywać. I pani rzecznik Sosnowca mnie zaprosiła do siebie, bo ona w ogóle myślała, że jestem funkcjonariuszem KMP Sosnowiec, bo nagrywałem głównie na terenie Sosnowca, bo wtedy jeszcze pomieszkiwałem u rodziców. Miałem już swoje mieszkanie w Katowicach, ale jeszcze tam remont był i tak dalej. I zaprosiła mnie na rozmowę ze sobą. Ja jej powiedziałem, że nie jestem funkcjonariuszem KMP Sosnowiec, więc nie mam zamiaru z nią rozmawiać na terenie w ogóle jednostki, tylko się spotkaliśmy na kawę. Ona powiedziała, że dostała info, znaczy komenda główna nie zauważyła, że nagrywam coś takiego. Komenda główna wysłała do komendy wojewódzkiej w Katowicach info, że jest taki ktoś, kto nagrywa. Mówi, że jest policjantem i że najprawdopodobniej jest funkcjonariuszem KMP Sosnowiec, bo nagrywa na terenie Sosnowca. Więc przesłali to z kolei do Komendy Miejskiej Sosnowcu, żeby po prostu ona zaopiniowała ten mój kanał, obejrzała, czy ja tam nie mówię jakichś głupot. I najlepiej, żeby się ze mną spotkała. No i ona się ze mną spotkała, powiedziała, że jakby ona jest z tym wszystkim okej, widziała te wszystkie materiały, że to jest fajne, że spoko, że to robię i ona to opiniuje w porządku, wysyła to info do Komendy Głównej, ale czy, że ona myślała, żeby mnie tutaj gdzieś podkraść, że może bym to robił jakby wspólnie z policją. Powiedziałem, że nie ma takiej opcji. Ale nie było żadnego nalegania. A mówili ci trochę, co chcieliby z tobą robić? Nie. Nie, bo ja uciąłem strasznie temat szybko. Bo to więc... by nie przeszło, nie? Gdybyś nagrywał to z policją razem, to by było... Nie, ja wiedziałem, żeby to nie przeszło, bo to jaką by to miała wiarygodność, stary? Już widzisz, jak te wszystkie rządowe strony prowadzą gdzieś tam swoje social media, chociaż ostatnio fajne ruchy zrobiła policja, bo udostępniają nagrania z kamer nasobnych policjantów. Jakieś pościgi na przykład. Fajnie to wygląda, to jest w porzo. Zaczynałem się chwalić tym, czym powinni się chwalić, czyli łapaniem zbójów gdzieś tam, czy ratowaniem życia. I to jest taki, to jest dobry kierunek według mnie bardzo, to udostępnianie nagrań z kamer. Ale pani rzecznik to zaopiniowała w porze i potem ja przyszedłem do mnie na jednostkę, wróciłem w październiku 2018 roku i mój były komendant mnie wziął na rozmowę. I wtedy jeszcze nie byłem tak wydziarany w ogóle, miałem tylko tą dziarę na przedramieniu. Ośmiornicę? No, to jest ukwiał. Okej. Okay. Znaczy wszyscy w ogóle myślą, że są frytki, ale to jest ukwiał. Okej, okay, ja myślałem, że to... Nie. No nieważne. Okay. I pan komendant... Poczekaj, muszę wpisać, jak wygląda ukwiał. Dobra. Takie macki, znaczy takie... A, dobra, już wiem. I makaron trochę. Mhm. I pan komendant mnie wezwał i mówi mi, sierżant Bagieta. Ja mówię, no tak, no to ja nagrywam jakby na YouTubie. Ja w ogóle, to jest śmieszne, bo najprawdopodobniej mi podpierdolił mój taki bardzo życzliwy kolega. Taka paruwa, krótko mówiąc. Mhm. Poznał mnie po dziarze i powiedział, że ja to ja. Że nie pozdrawiam tego pana. Zawsze się znajdą życzliwi. Oczywiście. I zaprosił mnie komendant, powiedział, a w ogóle czemu, że czy ja mam zgodę na to, czy ja się pytałem, mówię, ale... Chwila, co ja się pytać, co w wolnym czasie robię, co ja jakoś coś, nie wiem, jakieś informacje niejawne tam zdradzam, no bez przesady. Jak dupę sobie będę chciał podetrzeć, to mam do komendanta też dzwonić. No tak mu nie powiedziałem, oczywiście. Ale generalnie taki był wydźwięk mojej wypowiedzi. I ja powiedziałem, aha, panie komendancie, żeby tak for the record, to komenda główna o tym wie. To było zaopiniowane pozytywnie przez rzeczniczkę Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Więc komenda główna jest z tym okej. Okay. No ale jeżeli pan nie jest, pan ma inne zdanie, to tutaj numer do pani rzecznik przekazuje, niech pan się skontaktuje. No jak komendant usłyszał, że komenda główna o tym wie, no to już, a widzi pan, bardzo dobrze, że pan przyszedł, trzeba ze sobą rozmawiać, już była inna gadka. Mhm. Oni mogli cię zabronić, żebyś nie mógł tego nagrywać? Nie. Według mnie nie, no bo jak robię coś w wolnym czasie, nie jest to...
Nie zdradza żadnych informacji niejawnych. Nie jest to też jakoś nieetyczne względem mojej służby. To nie mogą wpływać na moje życie prywatne, tak? Mhm. Nie prowadzę agencji towarzyskiej po godzinach, tylko sobie nagrywam o policji. Nie? To prawda. Czemu oni mieli problem z tym, że to nagrywasz? Bo tego nie kumam. Bo później z tego, co słuchałem, to później mieli problem twoi przełożeni. Mhm. Że nagrywasz i że z jakiegoś powodu im to strasznie przeszkadzało. Więc tego trochę nie czaję. Wydaje mi się, że jak nie masz nad czymś kontroli, to masz z tym problem, jak jesteś przełożonym. No, jeżeli oni sobie prowadzą swoje social media gdzieś takie rządowe, policyjne, to mają nad tym pełną kontrolę. Mogą sobie dowolnie modyfikować treść. Robią to odgórnie. Mam jakieś swoje wytyczne, swoje wizje na to i swój cukierkowy obraz instytucji. No a jeżeli robi to policjant, który pracuje na ulicy oddolnie, no to ja, jaki oni mają wpływ na to, co ja napiszę? Czy co wrzucę? Raz nagram taki filmik, że jest w porzo i to jest fajne, to jest ciekawa praca, fascynująca i tak dalej. A czasami powiem, że tam jest syf, gówno i tyle. No. A wiadomo, że przecież oni by nie nagrali czegoś takiego. Czyli przeszkadzało im to, że pokazujesz jakby tą stronę, która dla nich jest niezbyt pozytywna. Tak, no i że nie mam żadnej kontroli nad tym tak naprawdę. No ale z drugiej strony nieważne było dla nich to, że kręcisz takie zasięgi, że w sumie ludzie wstępują do policji pewnie dzięki tobie? Stary, tym się zajmują ludzie, którzy nie mają 29 lat tak jak ja, tylko którzy mają 49 lat. Wiesz, ludzie w zespole prasowym, miałem jednego kolegę, który w ogóle był młodszy ode mnie i służbą, i wiekiem, i poszedł do zespołu prasowego jako młody gliniarz, zapalony i zrezygnował z tej pracy. On w ogóle już chyba teraz jest nawet cywilem. Więc no, do tego stopnia chłopaka doprowadzi, że już nie jest w zespole prasowym, a była to osoba, która mogła coś zmienić. Mhm. Ludzie, którzy są w zespole prasowym, jest taka jedna pani, która też w ogóle z jej inicjatywy postępowanie dyscyplinarne miał mój kolega za tatuaże. Laska jest po 40. Jakie ona ma pojęcie na przykład o TikToku, jak się robi zasięgi na TikToku, na Instagramie, na YouTubie, co się sprzedaje, tak? Czym zainteresować widza, nie? Że najważniejsze jest pierwsze 5-10 sekund filmu, żeby ktoś w ogóle podłapał uwagę i wiesz, i żeby tego widza zatrzymać. Oni tego nie wiedzą. To nie zatrudniają żadnych młodych ludzi? Nie. W ogóle? Nie, u mnie nie. Najmłodsza osoba w zespole prasu, nie wiem teraz, bo się nie orientuję, ale to jest przedział 35-45 lat. Jeszcze wiesz, no wiadomo, że jeżeli masz 40 lat i w tym siedzisz i faktycznie się tym zajmujesz, marketingiem, prowadzeniem social mediów, wiadomo, że masz większe pojęcie o tym niż 20-latek, który w tym nigdy nie siedział. Ale jeżeli jesteś 40-latkiem, który nigdy w tym nie siedział i poszedł tam, żeby mieć spokojną robotę i na przykład, nie wiem, twój kolega gdzieś tam też pracował, ci to załatwił, a tak to wygląda bardzo często. To wtedy kompletnie zero bazy, to co się dzieje. Oczywiście, że tak. A jak twoi znajomi z policji, nie przełożeni reagowali na to, co nagrywasz? Oni mieli z tym luz? Czy... Tak, w większości tak. Powiem ci, że nie znałem, nie spotkałem ani jednej osoby, która miałaby na tyle jaj, żeby do mnie podejść i mi powiedzieć, że stary, to jest chujowe, nie nagrywaj. To jest słabe. Jeżeli już ktoś o tym ze mną rozmawiał, to mówi, że w porze. No, tylko w internecie piszą później. Tak, troszeczkę inne rzeczy. Wiadomo. Znalazł cię ktoś inny z policji, kto zaczął robić coś takiego jak ty? Nie. Ciekawe. Bo z mojej perspektywy odniosłeś całkiem niezły sukces, więc w gruncie rzeczy powinien być ktoś, kto podąża tą drogą, nie? No tak, tylko że ja już zawsze będę pierwszy, nie? Znaczy, w sensie ja zacząłem, więc dopóki nie przestanę, to ciężko będzie wykręcić coś więcej niż ja, to po pierwsze. Ja mam parę pomysłów, na przykład mam takiego kolegę, którego namawiam cały czas, żeby zaczął. Policję? Tak. Mhm. Jest mega ubem od ruchu drogowego. No to jest taki temat, który dotyczy tak naprawdę wszystkich. Nawet jeżeli jesteś pieszym, to cię to dotyczy, tak? Musiałbyś z domu nie wychodzić, mieć jakieś hikokomory i wiesz, i siedzieć i się nie ruszać. I też jest taki frustrujący, więc dużo ilości osób to dociera. A on naprawdę, to jest typ, który ma taką wiedzę i wszystkie te niuanse mógł wyjaśniać, tak? Kolizje, niekolizje, stosowanie się do znaków drogowych, zmiany w przepisach. Przecież ruch drogowy to jest taki... To jest taka płynna rzecz, która się cały czas zmienia. Non-stop są jakieś zmiany przepisów. Teraz na przykład przepadek pojazdów wtedy, kiedy prowadzisz pod wpływem alkoholu. Kolejny przepis, który możesz na nagrodzie ten film wszystko ludziom wyjaśnić. Mhm. Jakie są wątpliwości w tym, co można zmienić, bo jeszcze ten przepis nie wszedł, ma wejść w lutym, bo dopiero została przegłosowana ustawa, czeka na podpis prezydenta. Także to jest temat rzeka. Wiesz, co się zmieni? Czy wiem, że to się zmieni? Czy wiesz, co się zmieni?
No tak, no według tej ustawy, jeżeli prowadzisz samochód pod wpływem alkoholu i masz powyżej 1,5 promila, tylko nie pamiętam, czy w wydychanym powietrzu, czy we krwi, nie ma to znaczenia, to twój samochód idzie na przepadek, czyli tracisz w ogóle swoje auto. Wow. Tak. To co oni z nim robią? No nie wiem, albo podejrzewam, że będzie zlicytowane. A, czyli zbierają pieniądze. Tak. I potem, jeżeli to jest twoja wyłączna własność, ten samochód, jeżeli nie jest swoją wyłączną własnością, na przykład jest własnością też współmałżonka, to wtedy orzekają przepadek wartości tego samochodu, czyli po prostu zabierają ci siano, na przykład, nie wiem, jedziesz samochodem za 20 tysięcy złotych, to jeżeli to nie jest tylko twoja własność, to ten samochód nie przepada, ale przepada ci 20 tysięcy złotych, idzie jakby na poczet kary i wartość jest ustalana na podstawie wartości, która jest określona w polisie OC, chyba że nie ma polisy OC, która jest obowiązkowa, to wtedy określa się po prostu średnią wartość rynkową tego samochodu i tyle, ile jest wart samochód, tyle ci przypada pieniędzy. Druga sprawa... 1,5 promila to jest dużo? No, jaki to jest ten? Wiesz co, no to tak już mocno zawiany jesteś. Mhm. I nie jest to odcina jeszcze, ale tak już no, jesteś pijany po prostu. Co tam jeszcze? Chyba że spowodujesz wypadek, w którym jest ciężki uszczerbek na zdrowiu albo śmierć, ktoś poniesie, to wtedy wystarczy 0,5 promila. Albo jeżeli działasz w warunkach recydywy, czyli już wcześniej popełniłeś takie samo albo podobne przestępstwo. Są takie przepisy gdzieś za granicą, orientujesz się? Tak, to jest bardzo popularny pomysł na przykład w Stanach Zjednoczonych. Aha, czyli to jest, no, to nie jest jakieś... Nie, to nie jest absolutnie nowum. Znaczy to jest takie nowum na, może na naszym tutaj lokalnym gruncie, ale na świecie to nie jest coś niespotykanego. Okej, bo to się zastanawiałem, czy to bardziej wychodzi właśnie od strony rosyjskiej takiej radykalnej, czy gdzieś Nie. To jest pomysł już znany od dłuższego czasu. Na przykład w Stanach, znaczy powiedzenie, że coś jest w Stanach, to jest dużym nadużyciem. No w niektórych Stanach, powiedzmy, czy to w niektórych hrabstwach. Jest w ogóle tak, że te samochody, które idą na przepadek, w dużej części są wykorzystywane przez policję. Czyli robi się z tego taki nieoznakowany radiowóz. Na przykład jeżeli jest jakieś auto takie, które się nie rzuca w oczy, albo jakieś takie, żebyś nie pomyślał, że policja może tym jechać. Na przykład Nissan GT. Widziałem kiedyś chyba nie na Police Activity, tylko na COPS. Widziałem, że właśnie policjanci mieli jakiś taki totalnie losowy samochód, który za cholerę byś się nie spodziewał, że to jest policyjne auto. No w środku było radio wmontowane, były sygnały i wiesz. Co ty myślisz? Myślisz, że to jest fair? Bo jak ktoś prowadzi, jak ma półtorej... jak to się nazywa? Promila. Promila, to... Wiesz co, no, jest z tym duży problem w społeczeństwie. Ja tutaj mam, mówiłem o tym filmie, bo nagrałem o tym taki krótki film na YouTubie. Mam problem z tym taki, że co w takiej sytuacji, kiedy wiadomo, że jeżeli to nie jest twoja wyłączna własność, tylko na przykład jest własność współmałżonka, to jest ten samochód, i laska ma męża, który jest alkoholikiem. Złapała go policja. Wydmuchał te 1,5 promila. Więc no, auto nie idzie na przypadek, bo jest też żony. Ale sąd. No, orzeka się wobec niego tam przypadek mienia w wysokości powiedzmy 20 tysięcy złotych. Chłopiec jest niewypłacalny, bo wali cały czas WD, idzie do więzienia na przykład. No ale dług pozostaje. No, macie wspólnotę majątkową. No to na kogo spada dług? Na żonę. No to trzeba nam płacić za błędy męża w tym momencie. Czyli to powinno być jakoś przypisane do osoby, która popełniła to wykroczenie? Tak, albo zamienione na jakąś karę zastępczą, w sensie, nie wiem, wydłużyć mu wyrok czy coś takiego. A wydaje mi się, że chyba w tej drodze... Albo jakieś prace społeczne. Tak, no cokolwiek. Nie wiem, nie wiem, jak oni to rozwiążą, ale dla mnie to jest na taki największy zgrzyt, który zauważyłem w tym. Prace społeczne są jakoś często wykorzystywane w wyrokach, czy to często, nie? Często, tylko że ludzie je rzadko wykonują. Czemu? Bo są pijani często. Wiesz, no ludzie w bardzo dużej części popełniają przestępstwa pod wpływem alkoholu, nie? I to, że im tam sąd orzekł pracę społeczną, to dla niego to... On się dopiero dowie o tym i strzai, że miał je wykonać, jak mu zamieni sąd na pozbawienie wolności, jest poszukiwany i zatrzymany, nie? Także no generalnie prace społeczne są często orzekane. Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa Cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i daj mi follow na Spotify'u. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam stawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądnąć. Jeśli coś Cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra, wracamy do rozmowy.
Widziałem jednego ratownika medycznego, który podłapał chyba twój klimat i nawet zrobił sobie ikonkę na Instagramie, taką jak ty masz tego policjanta, to on zrobił takiego ratownika medycznego. Kojarzysz tylko? Kurde, nie wiem. Nie wiem, czy jest popularny, ale widziałem, gdzieś mi się przewinął na Instagramie. Ale to chyba za moją zgodą, myślę, że nawet. No, tak? Myślę, że tak. Tym bardziej, że wiesz, no to jest... ta moja ikonka to też jest w jakiejś konwencji. To chyba się zaczęło od takich memów z żandarmerią wojskową, military police czy coś takiego. Mm-hmm. No także, jako kojarzę, to gdzieś tam no, takie wykopowe także, klimaty. No, także to nie jest absolutnie jakby inwencja moja czy tej osoby, która mi to robiła. To ja tego nie wymyśliłem. Nie? Także to jakby feel free, jeżeli chcecie wykorzystać tę konwencję, to luzik. Nawet, nawet nie musicie mnie pytać o nic. No, ja myślałem w ogóle, że ty skądś to sobie wziąłeś po prostu, że to nawet nie zrobiłeś tego samemu. Ale nie, bo ja tego nie zrobiłem, to mi zrobił ktoś. Mhm. To mi zrobił chyba taki gość, co był u mnie na Discordzie, biolog chyba miał na jakieś ksywę, coś takiego. Aha, czyli ty nie zaczynałeś z tym od samego początku? Z tą ikonką? Mhm. Nie, ja ją miałem chyba jeszcze przed... Kurde, nie pamiętam już, jak to było. Mhm. Nie przypomnę sobie teraz. Dobra. Nie powiem ci. Nie wiem, czy to powiedziałeś. Wydaje mi się, że mi tego nie powiedziałeś ostatnio, jak u mnie byłeś. Wydaje mi się, że mi powiedziałeś, że pracujesz w prewencji, a później teraz mówisz, że rok pracowałeś też jako śledczy. Tak. I nie pamiętam właśnie, czy mi to powiedziałeś. I pamiętam, że ludzie, moi znajomi, którzy są trochę po drugiej stronie barykady niż policja, mówili mi, że mi ci nie ufał, co mówisz, gdzie pracujesz. No i okazuje się, że chyba mieli rację. Bo nie pamiętam, chyba nie powiedziałeś mi, że pracujesz jako śledczy. Pracowałem. Mhm. Mogłeś wtedy o tym mówić? Nie, musiałeś? Mogłem mówić. Ja to o tym mówię otwarcie. Okej, okay. No to może ja coś nie skumałem. Może nie gadaliśmy po prostu o tym, ale ja nawet jeszcze, tylko że to było tak, że ja pracowałem jako policjant dochodzeniowo-śledczy rok, od lutego 2017 roku do lutego 2018 roku. Tylko, że to jest robota za biurkiem w 95%, więc... Aha, czyli to nie jest jakiś detektyw super filmowy? Nie. To nie jest jak W11 czy Pitbull, że jeździsz i zbójów szukasz po mieście. Nie, co ty robisz, stary, jakieś oszustwa, jakieś znęcania się nad rodziną. Nie mówię, że to jest niepotrzebne, ale to jest siedzenie, robota na telefon, przesłuchiwanie, ktoś przyjdzie, wiesz. Najciekawsza część roboty takiej dochodzeniowo-śledczej to jest dyżur zdarzeniowy, czyli... Tam masz taką zwykłą zmianową pracę, 6, 14, 14, 22, 22, 6. I jak się coś dzieje, to potem jedziesz na miejsce razem z technikiem kryminalistyki, z przewodnikiem psa, zależy, albo i z tym, i z tym. Na przykład jest włamanie do mieszkania, no i robisz oględziny z technikiem. Zabezpieczacie ślady, piszesz oględziny i potem bardzo często dostajesz tą sprawę do prowadzenia. Także to jest takie w miarę ciekawe wtedy. Ale generalnie robota jest nudna. Jeżeli jak ktoś tam uprawia sport, jakoś jest związany ze sportem, to dla młodego chłopaka to jest mordęga. A to czemu się na to zdecydowałeś? A się nie zdecydowałem. Przerzucili cię? Tak. Ja to było tak, że ja poszedłem, nie wiem, czy na adaptację zawodową, na OPP, czy coś takiego, bo tak pewnie nie wszyscy wiedzą, mało osób o tym wie. Cały proces szkolenia wygląda tak, że masz kurs podstawowy 7 miesięcy i potem jeszcze musisz odsłużyć 3 miesiące na oddziałach prewencji policji, czyli tam tarcza, zabezpieczenia meczy i tak dalej. Więc ja skończyłem adaptację, wróciłem i już był rozkaz, że mam iść do dochodzeniówki. I to było związane z tym, że po prostu biegle mówię po angielsku, skończyłem anglistykę i potrzebowali kogoś, kto dobrze mówi po angielsku, bo u mnie jest dużo obcokrajowców na rejonie, znaczy jest, było. I tyle. To było tym podyktowane. Jak przyszedłem w lutym, to w maju już się prosiłem, żeby wrócić do patrolu, ale to bardzo długo trwało i dopiero jak powiedziałem, że się zwolnię po prostu, jak mnie nie przeniosą, to chyba to podziałało dopiero. I rzeczywiście używałeś dużo angielskiego? Tak. To jest rzecz, która, za którą tęsknię, że miałem cały czas kontakt z językiem, takim żywym. I mogłem, cały czas gdzieś tym operowałem. Na co dzień musiałem się uczyć tak naprawdę nowych rzeczy, bo musiałem, może nie tłumaczyć aktów prawnych, ale musiałem w miarę się poruszać tam w tym. To nie jest taki język, którego normalnie się uczysz w szkole, nie? Dokładnie. Mhm. A wiesz, stary, jak tak na dobrą sprawę nie masz tego kontaktu z językiem, to pomimo tego, że skończyłeś studia... Wychodzisz z wprawy. No wiadomo, że cały czas czytam, cały czas oglądam coś po angielsku, ale to nie jest to samo. Musisz mówić. Tak, to nie jest to samo, jak masz żywy język, wiesz, ze sobą. Nawet jeżeli ktoś nie jest native speakerem, ale nawet jeżeli dobrze mówi po angielsku i rozmawiasz cały czas z tymi ludźmi
i musisz cały czas pracować na tym języku, to jest kompletnie co innego. I za tym tęsknię i ten mój angielski już jest taki, wiesz, taki rusty trochę. Nie? No, to jest najgorsze właśnie. Ja też, tak jak ci mówiłem przed podcastem, się teraz zwolniłem, opracowałem dla firmy w Stanach i no, to jest właśnie mój największy ból chyba, że nie będę gadał po angielsku. Tak, no. Tego będzie mi najbardziej brakowało. Wiadomo, że w patrolu tam też miałem takie sytuacje, że musiałem mówić po angielsku, bo tam jechałem na jakąś interwencję do mieszkania, na przykład studentów skądś. Mhm. Ale to jest gadka przez 2 minuty, tak? Nie róbcie tak, niech pan da paszport, wylegitymowanie, do widzenia, nie? Tyle. A tutaj jednak siedzisz na przesłuchaniu, tłumaczysz przesłuchanie i rozmawiasz z nim po angielsku, przesłuchujesz go po angielsku przez 2 godziny. To jest skomplikowana rozmowa. To już jest inna rozmowa. Jak musisz o wszystko zapytać, tak? Jakaś rozmowa się między wami też wywiązuje. Mniej przyjemna lub bardziej, no ale to jest... No, jak wrzucasz się w takie dziwne sytuacje, to też trochę rozwija język, nie? Tak, musisz rozkminić, czy ktoś kłamie, czy nie, czy to tak, powiedział, tak, co ma na myśli. No. To było fajne. To jest ciekawe. Czyli nie było dużo policjantów z takim angielskim jak ty? Nie. A jak generalnie poziom według ciebie angielskiego w policji? No, całkiem nieźle. W sensie, no to są młode chłopaki, które, czy tam dziewczyny, którzy już... Mówię o pracy na ulicy, tak? Mhm. O tych policjantach, którzy pełnią służbę jako policjanci, ci patrolowo-interwencyjni. No to są młodzi ludzie po liceach, po technikach, więc ten angielski jest dobry. No stary, teraz jak nie znasz angielskiego w internecie, to tak naprawdę przepada ci z dobra 80% treści, więc musisz... Jeżeli masz jakiekolwiek zainteresowania, to musisz znać angielski, tak? No bo się nie rozwiniesz. Nawet w grach, nie? Jak się... Cokolwiek, w czymkolwiek. Co do gier właśnie. Widziałem, że zacząłeś... Dobrze kumasz, że robisz streamy? Dobrze, no dobrze kumasz i w ogóle dobre siano z tego jest. Co? No stary, serio. Bez kitu. To jak się robi siano na streama? No masz taki portal, ja mam to na Tipli założone. Nie wiem, czy są jakieś inne, bo ja się nie znam w ogóle na to. Zacząłem się streamować, bo ja w ogóle grałem kiedyś w gry. Tylko, że przez brak czasu, to ja stary całe moje życie przez ostatnie 4 lata, tak żeby sobie usiąść i coś porobić, tak tylko i wyłącznie dla siebie, takiego odmóżdżającego, to nie miałem na to za bardzo czasu. Bo to było tak, służba, trening, kanał i strzelectwo ewentualnie, ale takie, no wiadomo, Ile miałeś godzin w tygodniu pracy? Więcej niż 40? Nie, to mniej więcej wychodziło podobnie. Ale kanał też zajmuje dużo roboty i no, trzeba się namyśleć, nie? No, dokładnie. Więc takiego czasu tylko dla siebie. Wiesz, ja stary przestałem te seriale oglądać, bo mi było szkoda czasu. Coś o tym wiem. No, wiesz, książki przestałem czytać, przestałem grać. Takie rzeczy, które są taką czystą, odmóżdżającą gdzieś przyjemnością, zeszły kompletnie na dalszy plan i bardzo rzadko to robiłem. Kupiłem sobie Cyberpunka w grudniu na premierę. W ogóle to była gra, na którą czekałem od liceum, bo hype był nakręcony przez 10 lat na Cyberpunka, czy tam może przez 8. Mhm. Kupiłem sobie tą grę, czekałem na nią, tak jak mówię, z 8 lat. Kupiłem sobie na premierę, czekałem na tą premierę, zagrałem z 3 godziny i przestałem grać, bo nie miałem czasu. Do tej pory w nią nie zagrałem tak na dobrą sprawę. I teraz dopiero gdzieś tam zaczynam, wiesz, w te gierki grać. I między innymi stwierdziłem, że jak mam troszeczkę więcej czasu, czemu nie robić z tego streamów. No i zacząłem robić z tego streamy. Bardzo się to fajnie rozwinęło. Poczekaj. Czyli włączasz sobie grę, odpalasz stream i informujesz u siebie na kanale, że siema, będę grał, przyjdźcie zobaczyć, jak gram? Tak. Ale ludzie przychodzą, żeby zobaczyć, jak grasz i dają ci siano? Znaczy to wiesz, to jest też tak, że oni mi sobie zadają pytania, z nimi rozmawiam o policję. Jakieś takie generalnie takie około policyjne tematy tam wchodzą. Ja mam podzielony stream tak, że sobie gram jakiś tam czas, w międzyczasie odpowiadam na pytania i właśnie dlatego dostaję najczęściej siano, bo jak ci przychodzi donate od ludzi, to ci się wyświetla tekst, który oni tam mogą wpisać i w ten sposób mnie pytają. Bo wiesz, jak mam wyświetlony czat i gram, no to nie jestem w stanie czytać, jak sobie gram, tak? Ale jak ci przychodzi donate, to on ci wyskakuje i wtedy jest to łatwiej zauważyć. I potem mam taki czas, że sobie oglądam jakieś tam interwencje i analizuję to na żywo z perspektywy policjanta. Ludzie też mnie tam pytają i potem jakieś małe Q&A i tyle. Ile trwa taki stream u ciebie? 3 godziny. I chcesz powiedzieć, ile z tego siana jest, czy nie wolisz to mówić? Nie mam z tym problemu, bo to i tak widać. Ja mam na... Jakbyście weszli do mnie na streama, zapraszam. Poczekaj. Jak się dostać do ciebie na streama? Musicie wejść na mój kanał i po prostu w karty społeczności wrzucam post, jak ma być stream jakąś godzinkę, 2 godzinki wcześniej i wtedy wiecie. To ja nie mam jakiegoś ustalonego harmonogramu, że wtedy i wtedy będzie stream. Tylko jak mi się zachce, to go robię. Kurwa, to jest po prostu niesamowite, jak się świat zmienia. Stary, dla mnie to jest niesamowite, bo tak, ja lubię grać w gry.
Lubię grać w gry, ale nie czaję tego, że ktoś lubi patrzeć, jak ja gram w grę, wiesz, co chodzi, nie? Ja ci mogę to wytłumaczyć, bo ja ostatnio oglądam filmiki na YouTube, jak ktoś gra w gry, bo ja się boję zacząć grać. Aha. Bo jak zacznę grać, to się boję się, że się przepadnę. Więc oglądam sobie bezpiecznie filmiki jak od nowego, odnowionego Diablo 2 i to mi wystarcza. I pooglądam sobie pół godziny, my dobra. Okej, no i z drugiej strony, jak miałbym grać i w to Diablo trzeba długo grać, żeby mieć takie fajne postacie, więc wolę sobie pooglądać, jak ktoś gra fajną postacią, niż się, wiesz, następny rok grać tą postacią, żeby dojść do takiego poziomu i stracić na to tyle czasu. Chociaż jest szansa, że teraz jak się zwolniłem, to już nie będę na to tak krytycznie patrzył, jeśli chodzi o marnowanie czasu, bo to też takie odmurzające jest trochę. Nie? No właśnie, to też jest fajne, dlatego też tak trochę odżyłem. No ale wracając, to nie jest tajemnicą, po pierwsze wyświetlałem się te donaty, a po drugie ja tam mam taki licznik, ile mi tam, możesz sobie cel tam wyznaczyć jakiś, ja tam zawsze jakiś bekowy wpisuję. No, to są stare największego donate, jakiego dostałem. To jest 4000 zł. Tak, ktoś mi tak rzucił 4K. Ktoś ci wrócił 4 koła, tako? Tak. Znaczy to było tak, że wrzucił mi 1000 i za 10 sekund 3000. Ja miałem takie... Czy komuś się nie popierdoliło 2-0? Czy ja dobrze patrzę, nie? No. A coś chciał konkretnego? Tak. To firma była, z którą mam współpracę, ale to... No, więc wiesz, no to, ale tak czy siak, no to jakby mogłem powiedzieć, dobra, ja nie chcę z wami współpracy, a siano już przyszło, nie? No, ale generalnie to jest zarobek rzędu od 600 do, tak średnio, od 600 do 1000 zł z hakiem za 3 godzinki grania na kompie. No i powiedzmy, robisz sobie 3 takie streamy w tygodniu. No to w miesiącu już jest normalne siano, nie? Jeszcze masz Patronite'a, masz adsy na YouTube. Jesteś zarobionym człowiekiem. Tak, bardzo. Ciężka robota strasznie. Wow, to jest po prostu... No i współpracę jeszcze tam jakieś, wiadomo, nie? Na Instagramie masz czy na YouTube. Miałem tam parę współprac na IG, które są bardzo przyjemne, bo zrobienie współpracy na Instagramie jest zdecydowanie prostsze niż zrobienie współpracy na YouTubie, gdzie musisz to ulokować. Zresztą też potem wysłanie materiału do akceptacji jest problematyczne, bo jak sobie wymyślą, miałem taką jedną firmę, która była bardzo roszczeniowa, znaczy no kurde, są moim klientem, tak, no, ja im świadczę usługę, więc okej. No musisz przemontować film, no stary, sam montujesz, wiesz jakie to jest uciążliwe, tak, musisz wejść, wyciąć coś, wstawić coś innego, znowu zrenderować, znowu wrzucić z powrotem drugi raz, to jest męczące, a na Instagramie tak nie jest. Wysyłasz draft. A robisz te takie wstawki przed filmem, czy robisz jakieś lokowanie produktu podczas filmu? To już zależy, jak chce firma. Najczęściej chcą podczas filmu. Mhm. Sporo film się do ciebie odzywa czymś takim? Teraz sporo. To jest ciekawe. Czy teraz w ogóle będzie troszeczkę inna opcja, bo ja już się tym nie będę zajmować. Będzie to robić za mnie ktoś inny. A, bo teraz możesz oficjalnie zacząć prowadzić firmę. Już nie musisz się jakby ukrywać tym, nie? Znaczy nie, no to już nie będę tam robić jakiegoś zamętu, żeby przypisywać firmę, ale po prostu będę miał swój management od tego najprawdopodobniej. Więc już nie będę się musiał tym zajmować. Czyli podpisujesz umowę z jakąś agencją? Powiesz mi później z jaką? Tak, powiem ci. No, to jest ciekawe. Ja też zastanawiam się właśnie, czy nie zacząć z kimś pracować, ale nie wiem, czy nie lepiej pracować samemu, chociaż to jest zawsze czas twój. No, pogadam o tym, bo to jest jakaś rozkmina, także ci powiem wszystko, jak skończymy gadać. Dobra. Wspominałeś o tym, jak się zabezpiecza miejsce wypadku. I też to mówiłeś właśnie w kontekście tego ataku rakietowego i to tak. Mnie bardzo zainteresowało. Bo powiedziałeś, że czytałeś jakiś tam oczywiście bzdurny komentarz, jak to na YouTubie? Czy to było na YouTubie? Czy nie, to było na Facebooku. Na Facebooku to tam jeszcze gorzej. I powiedziałeś, że bardzo łatwo jest zepsuć takie miejsce wypadku, jeśli chodzi o zabezpieczenie, no i później jeszcze nic nie będzie dało zrobić. Tak. Na czym to polega? Generalnie może nie miejsce wypadku, ale miejsce zdarzenia jakiegoś, o jakimś charakterze kryminalnym, czy też nie. Wiesz co... Mistrzami w niszczeniu dowodów są strażacy, oczywiście. Ale no nie można im tego... No wiadomo, że życie i zdrowie ludzkie jest ważniejsze, więc to czy tam są jakieś dowody i... Znaczy dowody, ślady, które się zatrze, czy nie zatrze, zawsze najpierw trzeba spróbować uratować ludzi. Ale no wiesz, jak masz zalane na przykład miejsce podpalenia, no to gówno tam zabezpieczysz. W każdym razie, no... Nie wiem, przykład taki najbardziej, który zawsze... Może dowód, ślad, który jest najłatwiej zatrzeć, to jest ślad zapachowy, czyli osmologiczny.
mamy włamanie do mieszkania. Przychodzą właściciele, kurde, wyłamana wkładka zamka, wchodzą do mieszkania, pochodzą sobie po mieszkaniu, jeszcze tam fajnie jak podotykają na przykład klamki i inne rzeczy, na przykład włamywacz zostawił jakieś swoje narzędzie, młotek, cokolwiek, no to wiadomo, że też trzeba tego to wydotykać, żeby już tam przypadkiem nie zabezpieczyć żadnych linii. Pochodzą sobie po mieszkaniu, wyjdą z mieszkania, zadzwonią na policję. Potem przyjeżdża pies tropiący i on już nie podejmie tego tropu. No bo tam już ma tyle zapachów, że on nie wyczai tego, co ma wyczaić. To jest wszystko zadeptane. Ślad zapachowy, czyli osmologiczny, musi mieć dosyć czysty profil, żeby pies to podłapał i sobie potem tym śladem, który zostawił ewentualny sprawca, pójść. Skąd pies kuma, który ślad zapachowy, to ten ślad przestępcy? No na przykład po konkretnym miejscu, gdzie był przestępca, na przykład po jakimś narzędziu, które zostawił, czy po szafkach, które otwierał. Podprowadza się psa, pies wtedy łapie albo nie łapie trop, podejmuje trop i sobie idzie gdzieś tam. Wiadomo, że nie musi doprowadzić konkretnie do sprawcy, ale na przykład jeżeli podprowadzi cię już kilkanaście, kilkadziesiąt metrów od tego domu, czy miejsca, gdzie to było, no to chociaż znasz na przykład drogę dojścia tego sprawcy, z której strony szedł, no to już ci daje jakieś informacje. Jakieś, tak, jakąś, jakieś punkty wyjścia. Wiesz, finalnie, oni z tego, co rozumiem, orzekli, że to była finalnie rakieta obrony przeciwlotniczej Ukrainy, nie? Tak. Wierzysz w to w ogóle? Wiesz co, nie chcę tutaj robić z siebie jakiegoś eksperta. Jestem ekspertem z zakresu obrony międzynarodowej, jak coś, więc mogę ci powiedzieć. Wiesz co, jest to dziwne, no. Słyszałem tamtą akcję, że koordynaty Lwowa, Kijowa, tak, że to się idealnie zgrywa. Mhm, to widziałem. Mhm. I mam takie myśli, że co jeśli jest tak, że robią specjalnie to w ten sposób, żeby nie wyszło, że to jest Rosja, żeby nie zaognać sytuacji. No ja myślę, że dokładnie tak jest i to jest bardzo mądre z ich strony, z drugiej strony. No tak, tak, tak. Także mam takie jakieś myśli, no ale... Ale powiedziałeś też, że jest jakiś system autodestrukcji, że jeśli ta rakieta, załóżmy, że to byłaby rzeczywiście obrona przeciwlotnicza, tak, Ukrainy, to ona się sama zniszczy. Tak, powinno tak zrobić. O, to tego nie wiedziałem właśnie. Tak, tak, tak. No takie rakiety powinny tak zrobić, że jeżeli nie zniszczą celu, to powinny same się zniszczyć, zanim spadną na ziemię. No i też druga. I to nie zadziałało, niby. Też druga sprawa, która mnie zastanawia, to dlaczego ta rakieta trafiła akurat w takie konkretne miejsce, gdzie tam było jakieś zboże, z tego co kojarzę. I trafiła też w miejsce, gdzie dwoje ludzi coś przewoziło. Mhm. Więc generalnie, jak jeśli rakieta leci gdzieś nie wiadomo gdzie, no to powinna trafić w jakieś randomowe miejsce, a raczej nie w ludzi. Znaczy, no może akurat to było randomowe miejsce. Nie wiemy. Nie jest. Wiemy tego, ale na pewno tak, no te wątpliwości, o których przed chwilą rozmawialiśmy, dają do myślenia, nie? No, tym bardziej, że to tyle trwało, te ustalenia tego wszystkiego. Tak, no dużo rzeczy się zgadza, dużo rzeczy tutaj jest takich, że się dopina w taką trochę dziwną całość, nie? Te koordynaty, to, że prezydent Zełenski tam najpierw mówił tak, potem mówił tak. Że jeszcze NATO się tak bardzo negatywnie o nim wypowiedziała, czego wcześniej nie robili. No. To jest ciekawa sprawa. Gadałaś o tym, wiesz, co się o tym mówi w policji? Nie mam pojęcia. Nie masz pojęcia. To jest... Nie wiem, bo to jest teraz to jest na tyle stary, wrażliwy temat, że takie wiadomości, nie wiem, co by się musiało... Nie wiem, jak media by musiały w to wniknąć i do kogo dotrzeć, żeby to wyszło gdzieś na światło dzienne. A ja też nie mam takich dojść. Chcę zaprosić kogoś, kto pracuje na czymś w takiej... obronie przeciwlotniczej. Nie wiem, czy mi się uda i czy taka osoba będzie chciała o tym gadać w ogóle, ale chciałbym pogadać z kimś, kto rzeczywiście naciska przyciski i kto wie, co te rakiety mogą zrobić. Bo jak zaproszę kogoś bardziej wysokopoziomowego, no to on mi powie tam, co... Oczywiście. A chciałbym wiedzieć technicznie po prostu, jak to działa. Na przykład o tym samozniszczeniu, tak jak ty powiedziałeś. To są takie ciekawe rzeczy. No i wtedy każdy może sobie sam wyciągnąć wnioski, co tam się potencjalnie mogło wydarzyć. No ale przypał generalnie, co? No, słabo. To jest przypał też z tym, co się dzieje z ostrzałem tej infrastruktury energetycznej, bo to okazuje się, że prawdopodobnie będzie kolejna jakaś gigantyczna fala uchodźców. Czytałem o tym dokładnie, jak tutaj jechałem do ciebie. To moja dziewczyna prowadziła i sobie robiłem prasówkę jakąś małą. Właśnie czytałem, że prezydent Duda mówił, że będzie kolejna fala uchodźców, że się na to przygotowują właśnie przez to, że ludzie nie są w stanie sobie zapewnić tego komfortu energetycznego, nie są sobie w stanie ogrzać mieszkań, przygotowywać w normalny sposób posiłków i najprawdopodobniej
wyemigrują znowu do Polski. No przecież to umrzeć można, jeśli będzie jakaś hardkorowa zima i no, oczywiście, tak jak ludzie zamarzają na ławkach, nie? Jasne. Z czym ty pewnie masz jakieś doświadczenia. Tak, znaczy akurat nie byłem nigdy na zamarznięciu, o dziwo, ale słyszy się o tym co roku. No, zresztą są te wszystkie kampanie głównie organizowane przez MOPS i przez Straż Miejską. Jak się robi się takie kampanie społeczne wśród osób niepełnosprawnych, przynajmniej niepełnosprawnych, bezdomnych, stara się do nich dotrzeć. Gdzie są ogrzewalnie miejskie, gdzie są jakieś miejsca dla bezdomnych, tak, jadłodajnie. No teraz to oni będą mieli hardcore, oni nawet ogrzewalnie nie będą teraz mieli. Rozmawiając o bezdomnych, bo miałem taką rozkminę ostatnio, bo biegam sobie tutaj po parku w Warszawie i są takie kępy krzaków. I ja jestem z Wrocławia, jak mieszkałem w Wrocławiu, też biegałem sobie po parkach i w tych takich wielkich, to są takie duże kępy, na przykład średnicy 10 metrów, tam są zawsze mega wydeptane dróżki w środku tych kęp. Takie, że tam rzeczywiście ktoś musi mega często chodzić, żeby tak bardzo to było wydeptane. I byłem teraz w tym parku w Warszawie tutaj i też są takie dróżki. I się zastanawiałem, bo ja tam nigdy żadnej osoby nie widziałem. Zastanawiałem się, kto tam siedzi. Ty pewnie jako policjant znasz odpowiedź na to pytanie. No stary, żyjemy w kraju alkoholików, więc ja myślę, że to są jakieś drogi spożywania jakichś małpek ze sklepu i walenia browara pokryją po prostu. Mhm. Czyli to jakieś alkusy? Tak, no alkusy albo jakaś młodzież, wiesz jak to jest, nie? Tak mi się wydaje. Nie łączyłbym tego bezpośrednio jakoś z osobami bezdomnymi. Myślę, stary, no jeżeli ktoś mieszka na jakimś osiedlu takim lepszym, nie lepszym, alkoholizm ma wiadomo wiele imion. Ludzie się są tak zwani wysoko funkcjonujący alkoholicy, którzy są prezesami firm i walą gaz cały czas po kryjomu. Ale no, ja mieszkam na takim, powiedzmy, generic polskim osiedlu, w takim koło bloku z wielkiej płyty. Wiesz, garaże, takie blaszaki, ten klimat. No to stary, wystarczy sobie wyjść na balkon o godzinie 7 rano czy 8 i zaobserwować okoliczne, życie okolicznego osiedla i widzę przecież, jak te wszystkie chłopy ode mnie z osiedla, ci wszyscy emeryci, górniczy, chodzą za garaże z ćwiartką wódki z kolegą i wiesz, tam się gdzieś raczą, pokryją przed kobietą, bo wyszli wyrzucić śmieci, a wracają już, wiesz, po zrobionej ćwiartce wódki, więc... Rozgrzanie. No. Oczywiście, więc to jest norma, nie? Tutaj też są zaraz obok tory. Na tych torach podobnie to wygląda. Dokładnie, więc to jest taki polski krajobraz. Czemu nie myślałeś o tym, żeby pójść do wojska? Nie. Czemu? Nie jarało mnie to jakoś nigdy za bardzo. Może jak byłem mały, to gdzieś tam, wiesz, chodziłem do jakiegoś, nie wiem, do przedszkola, do podstawówki, no to może miałem taką większą fascynację wojskiem, ale teraz to jakoś... Nie chce mi się znowu wchodzić w to służbowe takie gówno. A jako ratownik nie będziesz? Nie, to nie jest służba. To... W pewnym sensie też jesteś w państwówce. Jesteś w państwówce, ale możesz, po pierwsze możesz jeździć, możesz mieć swoją działalność gospodarczą i robić to na swojej własnej działalności gospodarczej. Czyli jesteś już trochę bardziej wolny. Tak, a po drugie, stary, przede wszystkim nie jesteś w służbie. Na przykład obowiązuje cię prawo pracy. Mnie nie obowiązywało prawo pracy. Mi na przykład nie trzeba było zapewniać takich przejść między godzinami, jak masz w zwykłej służbie. Poza tym byłeś zobowiązany nawet po służbie do pewnych zachowań, tak? A teraz ja się musiałem pilnować, co piszę na Facebooku. Musiałem się pilnować, co robię po robocie, tak na dobrą sprawę. Cały czas byłem pod telefonem, mogli mi ogłosić alarm, musiałem jechać na jednostkę. Jednak jak jesteś cywilem, masz dużo większy taki komfort. Więc w ratownictwie wiadomo, że też masz pracę zmianową, robisz nocki. Ale ta dowolność jest dużo większa. Wiesz, jak każdy, kto gdzieś był w jakiejś służbie, i mówię tutaj głównie o policji, straży pożarnej, straży granicznej, to wie, co to znaczy, nie, ta robota. I to, jak jesteś na każde zawołanie. No, to musi być katujące strasznie. To jest słabe. Ja się też zastanawiałem nad tym, że jak powiedziałeś, nawet w tej dochodzeniówce, jakimi sprawami się zajmowałeś, to musi trochę ryć człowieka po prostu, że po pewnym czasie, jak się codziennie zajmujesz jakimiś takimi popierdolonymi sytuacjami, to już w pewnym momencie masz dość i też kompletnie inaczej patrzysz na społeczeństwo. Taki negatywny bardzo pryzmat, nie? Choć zdecydowanie bardziej się patrzysz na popierdolone sytuacje, jak jesteś w patrolu, niż jak jesteś w takiej dochodzeniówce na komisariacie. Bo wiadomo, jak pracujesz na takiej mniejszej jednostce, czyli na przykład w Katowicach masz 7 komisariatów policji, komendę miejską i komendę wojewódzką i ABW, no to pracujesz na komisariacie, to ty masz sprawy w stylu oszustwo na Eliksie, oszustwo na Allegro, znęcanie się nad kimś, groźby karalne, może jakieś pobicie, włamanie. Ale takie grubsze sprawy to bierze komenda miejska i w komendzie miejskiej już masz podział na wydziały.
nie? Czyli na przykład masz Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu, czyli włamania, kradzieży i tak dalej, masz przestępstwa gospodarcze, czyli oszustwa. Podatkowe jakieś coś takiego. Coś takiego. I korupcja tam też najczęściej jest w PG. Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu, czyli zgwałcenia, zabójstwa, pobicia. To tam najgorzej chyba pracować. No, ale też najciekawiej. Przestępczość samochodowa. Ale to też kradzieże. Tak, tylko że dlatego masz, przynajmniej u mnie było na jednostce wyodrębnione to odmienia, bo przestępczością samochodową się bardzo często przestępczość zorganizowana zajmuje, więc ta charakterystyka pracy jest troszeczkę inna. Wydział do Walki z Przestępczością Pseudokibiców też jest wyodrębniony u nas ze względu na Śląsk. No, wiadomo, że tam jest duży problem z tym, więc mamy po prostu osobny wydział do tego, który jest wyodrębniony. Kiedyś był, pseudokibice byli pod życiem i zdrowiem. Teraz już nie są. Więc tam już jest ta robota trochę inaczej zorganizowana, masz inny kaliber tych spraw, ale generalnie no, najwięcej się na taką naprawdę patologię się napatrzysz po prostu w patrolu, pracując na ulicy. Myślisz, że to na ciebie, jak teraz patrzysz na to z perspektywy, wpłynęło jakoś to znacząco? No, myślę, że tak. Inaczej. Jesteś bardziej zryty? Czy jestem bardziej zryty? Wiesz co, nigdy nie miałem tak, że mi się jakoś śniło po nocach, że tam ktoś komuś robi krzywdę. Mhm. Wiem, co mi się... Taka rzecz, która mi się bardzo często śniła, i widziałem sobie takiego mema na Instagramie i to było, mówię, kurwa, miałem dokładnie tak samo. Stary, śni ci się robota. Gdzieś tam jesteś na robocie, to wiadomo, że ci się nie śni, jak piszesz notatkę, tylko ci się śni, jak tam jakiegoś zbuja gonisz. Mhm. Gonisz kogoś i już masz strzelać i niespornie działa ci broń. Albo działasz tak wolno... To mi się często zdarza. Że nie jesteś w stanie. Albo bijesz się z kimś, albo tak wolno lecą pięści. Nie? I to nie działa po prostu. Tak. No to jest dokładnie to samo. Słuchałem o tym w podcastach. To dużo tak, osób tak ma. Tak, dokładnie. Ale jak trenowałem przez chwilę taekwondo, to potrafiłem się bić normalnie. Przeszło tak? Mi, no. Normalnie działałem pięści i teraz jak mi się śni, to znowu jestem... Ciekawe, kurwa, czemu tak jest. Nie wiem. To jest w chuj dziwne. I to jest takie frustrujące, bo chcesz kogoś pobić, nie możesz. No. Tak. Ale czy jestem zryty? Nie wiem. No, jakoś mi wydaje... Myślę, że bardziej, jeżeli już jestem zryty, to jestem zryty przez atmosferę w pracy i klimat. Przez ten właśnie taki służbizm. Tak, przez sposób zarządzania instytucją niż przez same patologie społeczne, z którymi masz do czynienia, bo ja wiedziałem, na co się pisze. No, to nie jest robota, wiesz, policja to nie jest przedszkole. I wiadomo, że nikt nie dzwoni po policji, jak ci jest fajnie, tak? A jednak masz jakiś dryg do pracy w różnych dziwnych cieczach i zapachach, no skoro przechodzisz teraz do służby ratowniczej. Tak. Jest coś, co jest z twojej perspektywy można by zmienić w policji jakoś tak w miarę racjonalnie, łatwo i to by mocno pomogło? Bez jakichś takich, wiesz, wysokopoziomowych zmian, że całą policję trzeba zmienić, bo to wszystko nie działa. Aha. Bo to wiadomo, cholera. Że każdy ma taki dobry pomysł. Na Facebooku, zwłaszcza YouTube. Mm. Także coś wchodzisz, tak ad hoc zmieniasz od razu. Mhm. Coś, co rzeczywiście dałoby się zmienić. Myślę, że sposób prowadzenia social mediów to jest coś, co można zmienić. I to jest kwestia przeprowadzenia szkoleń, myślę, uświadomienia tych ludzi. Tylko, i żeby wpłynęło na to, żeby przychodziło więcej osób do policji? No, myślę, że tak. I nie wiem, czy to było spowodowane, że wzięli kogoś do jakichś konsultacji społecznych. Mówię o tych nagraniach z kamer nasobnych. Mhm. Że wzięli kogoś do konsultacji społecznych, jakiegoś cywila i im po prostu powiedział, trzeba to robić, bo wątpię, żeby na to jakiś policjant wpadł. Serio. To musiał ktoś chyba się napatrzeć na to, jak to się robi na zachodzie, jak to powinno wyglądać. Więc to był dobry ruch, ale no, na pewno zacząłbym od tego, co się teraz sprzedaje. No tutaj to jest trochę tak, że policja ma takie coś, że wszystkim się musi zajmować jakiś policjant, stary, nie? Ale są takie obszary, którym się trzeba gdzie przynajmniej trzeba zaczerpnąć wiedzę od kogoś. Jakichś ekspertów w danej branży, nie? Tak, dokładnie. No, czy ktoś się zajmuje HR-em albo PR-em, musi być policjantem koniecznie. No choćby zatrudnimy, wiesz, na umowę zlecenie, czy w ramach jakiegoś... Jakichś freelancerów. Tak. Nawet, nie? Mhm. Niech ktoś weźmie za rękę nawet tego policjanta i nim pokieruje. A robienie takiego wszystkiego po omacku jest po prostu głupie. Potem wychodzą takie, wiesz, kwiatki na zasadzie puszczamy jakąś muzyczkę, którą sobie weźmiemy z jakiejś darmowej strony na internecie i wiesz, podłożymy pod jakiś losowy filmik. Nie? I się potem ludzie z tego tylko śmieją. Stary. Czy
Czyli w takim razie dalej jesteś za tym, no bo jeśli sam się zwolniłeś, to teraz trochę masz bardziej skomplikowaną robotę, jeśli chodzi o zapraszanie, nakłanianie ludzi do tego, żeby zostali policjantami. Chociaż pewnie ich nie nakłaniałeś, ale jakby pokazywałeś to od takiej strony, że pewnie ludzie chcieli przyjść. Teraz jak się sam zwolniłeś, to się troszeczkę zmieni, nie? No na pewno, bo no teraz mówię bardziej otwarcie o niektórych rzeczach. Znaczy dalej uważam, że nigdy nikogo nie okłamałem, tylko po prostu, jeżeli już, to po prostu zamykałem mordę i nie mówiłeś więcej. Nie mówiłem więcej. No na pewno, tylko że to nie jest moja misja, ani nigdy nie była moja misja, żeby ktoś przychodził do policji. Ja po prostu chciałem o tym opowiadać. Podobało mi się to bardzo, jak ktoś to robił kiedyś w sieci i chciałem robić to samo. To nigdy nie było moją misją, żeby gdzieś tam nakłaniać ludzi, tym bardziej, że od tego są ludzie i biorą za to pieniądze, żeby innych nakłaniać, żeby przyszli do policji, czemu ja mam to robić za darmo, tak? Mhm. Ale dalej polecasz pracę, czy już teraz, czy po prostu mówisz, wiecie na co się piszecie, jak chcecie, to idźcie. Tak, dokładnie, dokładnie tak do tego podchodzę. Czyli niech ludzie mają jak najpełniejszy obraz tego wszystkiego. Ja dalej uważam, że to jest bardzo ciekawa praca i taka może rozwijająca, właśnie nie za bardzo, niestety, ale... Bo ja się prosiłem o jakiekolwiek szkolenie przez prawie 7 lat i nigdy na żadne nie pojechałem. Ani jedno? Ja byłem na jakimś doskonałym jazdy radiowozem, ale to każdy na to szedł. I w tym roku byłem na jakimś też takim, co każdy na nie szedł, takim obowiązkowym, ale takim jakimś dodatkowym, żeby jakieś dodatkowe kwalifikacje zdobyć, to nie. Mówię, dalej uważam, że to jest przygoda życia. Mówię o pracy w patrolu. I to jest ciekawa praca, ale no też trzeba znać tą drugą stronę tej patologii takiej systemowej, jak jest zarządzana policja i tego, że potrafią, że mogą ci zabrać całą radość tej roboty tymi takimi rzeczami, które się dzieją organizacyjnie na poziomie jednostki. Tak? Czyli, że po prostu pomimo tego, że lubisz robotę, to tak. Utrudnią ci to do tego stopnia, że będziesz miał dosyć. Dokładnie. Dlatego ani nie namawiam, ani nie odradzam. Jeżeli najlepiej sobie to wziąć wszystko do kupy, przekminić to samemu i podjąć decyzję. Żeby nie było potem, stary, polecałeś mi robotę i teraz jest chujowo, tam leczę się na depresję, albo mówiłeś, że nie przychodzić, a poszedłem i jest fajnie. No, trzeba, każdy musi podjąć samemu decyzję, tak jak ja podjąłem i tyle. Spotkałem się ostatnio ze znajomym z wojska. Opowiadał mi to samo dokładnie o wojsku, że jest po prostu masakra, jeśli chodzi o taką właśnie papierkową robotę, nazwijmy to. A jeden gościu, z którym się zadzwoniłem, pilot myśliwski, którego chciałem zaprosić, powiedział mi, że nie przyjdzie, bo jak przyjdzie i zacznie mówić, jak jest w wojsku, to go zwolnią. Pytałeś mi się, czy nie chciałem pójść do wojska. I polecił mi innego pilota, który już nie służy. On może mówić, a ja jeszcze nie mogę mówić. Masz jakieś problemy za to, co powiedziałeś po zwolnieniu się? Nie. Nie ścigają cię za to? Jeszcze nie. Myślisz, że cię będą ścigać? Nie wiem, no tak gadaliśmy wcześniej. Musieliby coś zacząć sobie wymyślać na mój temat, bo ja nie zrobiłem nic złego, nigdy nie popełniłem żadnego przestępstwa. Nie mam sobie nic do zarzucenia. Zawsze mogłem po służbie sobie spojrzeć w oczy, w lustrze. A twoim ziomeczkom jakoś nie zaszkodzisz, wypowiadając się w ten sposób? Myślę, że jeżeli już to im, to mogę im tylko pomóc. Bo coś się zmieni w pozytywnym sensie? Bardzo nie rozśmieszył, bo wiadomo, że no, przytrzymam się z tymi ludźmi, mam z nimi cały czas kontakt, piszemy ze sobą na Messengerze, dzwonimy do siebie, mówią mi, jaki jest klimat po tym wszystkim, jak odszedłem. No to stary misia byś nakręcił, nie? Teraz malowanie trawy na zielono, mówienie, że tak nie było, że to jest nieprawda, nie? Możesz kręcić, no to jest super materiał na twój kanał właśnie. No to jest beka. A powiedziałeś, że to była ulga dla nich, jak odszedłeś. No, myślę, że na początku tak, ale jak już zacząłem nagrywać, to myślę, że jest na odwrót. Aha, czyli teraz już są pod presją. No bo wiesz, ja sobie, jak ja się zwolniłem 25, znaczy zaniosłem raport 14, zanim to wszystko przeszło, przemielił to całe tam zorganizowanie na jednostce, no to 25 dostałem rozkaz o zwolnieniu ze służby, a film nagrałem dopiero 30, także był taki odstęp, że była cisza kompletna. Nie mówił mi, to było celowe z mojej strony. Nie chciałem tak, że rzucę kwita i od razu nagrywam. Mm-hmm. Niech się to uspokoi, niech sobie to trochę siądzie. Wyczekałem jeszcze odpowiedni moment. W niedzielę specjalnie to wrzuciłem, żeby nie było za dużo ludzi w pracy. No i wtedy sobie nagrałem to. Spoko.
No. Ciekawe jest dla mnie to, że masz zajawę na taką pracę. Że raz, że chciałeś pracować w prewencji, że sam przed chwilą to nazwałeś, tak, aż się uśmiechnąłem, że to jest przygoda życia. Ja bym tego nigdy tak nie nazwał i założę się, że ludzie też, jakaś część ludzi by tego tak nie nazwała. I to jest dla mnie bardzo ciekawe, że teraz idziesz do ratownictwa medycznego. Skąd u ciebie się bierze taka, nie wiem jak to nazwać w sumie, potrzeba pomagania ludziom? Może pomagania właśnie, czy lubię, mam satysfakcję, jakąś pomogę, ale to jest taka chęć doświadczania chyba po prostu. Różnych rzeczy. Mhm. I tam zawsze się dzieje coś nowego, zawsze co innego. Tak. Wiesz co, ciężko jest, jak pracowałeś na ulicy, ja nie robię z siebie jakiegoś starego gliniarza, bo nie byłem. 7 lat to nie jest, mając... Ale to też nie jest jakoś super mało. Nie jest mało. To generalnie w polskich realiach 7 lat... pracy jako policjant patroli interwencyjnej to jest dużo. Mało jest policjantów, którzy pracują tyle w patrolu. Szczególnie w większych miastach. To... Jakbyś pracował w mojej branży, to byś był już prawdopodobnie nazywany seniorem. No widzisz. No to ty, wiesz, pracując tyle w tym takim syfie gdzieś, jakiś, to trochę uzależnia. Tak jak gadaliśmy przed podcastem, taki syndrom sztokholmski, że wiesz, że to nie jest fajne, no kurwa, no wiesz, taplanie się w krwi, w gównie i jeżdżenie na te wszystkie interwencje, ale to tak, po pierwsze to trochę fascynuje, trochę tym przenikasz. Adrenalina. Tak, brakuje ci tego, nie? Mhm. Ciężko jest tak zejść potem ze sceny z dnia na dzień, szczególnie będąc dalej jakoś tam młodym człowiekiem, nie? Ale już chyba miałeś na to zajawę ostatnio, jak rozmawialiśmy, bo pamiętam, że jak rozmawialiśmy o tym, jak wygląda nasz fit na Instagramie, to mówiłeś, że masz tam jakąś urwaną nogę i tak dalej. Tak, to tak, już tak, były tak. Rzeczy z ratownictwa, nie? Tak, no wiesz, no ja mam KPP, w sensie jestem ratownikiem, nie ratownikiem medycznym, jestem ratownikiem. Zdałem egzamin państwowy, mam tytuł zawodowy ratownika, kwalifikowaną pierwszą pomoc, który muszę recertyfikować tam co 2 lata. Mam kurs TC3, czyli Tactical Combat Casualty Care. No i co, na następny krok to ratownictwo medyczne, tak. Długo będziesz robił studia? 3 lata. 3 lata. I później od razu możesz pracować? Mhm. Tak. No, pewnie ci to bardzo pomoże, raz, że jesteś rozpoznawalny, a dwa, że masz doświadczenie z policji, co? Tak, no przede wszystkim już masz przełamaną tą taką barierę wejścia w interakcję z kimś. Mhm. Nauczyłeś się też trochę cwaniać swoje chamstwa, umówmy się, w policji trzeba... Jak to w policji cwania swoje chamstwa? Tak, no stary, jak nie jesteś cwaniakiem, to nie będziesz dobrym policjantem. Ja dalej podkreślam, że policjant to nie może być anioł i tutaj trzeba... I to jest właśnie ten taki fałszywy obraz, który jest kreowany przez takie oficjalne jakieś media policyjne. No kurwa, to jest taka praca, że ty musisz czasami przycwaniaczyć, musisz troszeczkę, wiesz, tam coś... Przekonać. Tak, umieć zagadać z różnymi ludźmi, dostosować gadkę do twojego odbiorcy. Więc myślę, że dużo to pomoże w tej pracy. Myślisz, że będziesz pracował, czy jak w 3 lata zacznie ci huleć bardzo dobrze YouTube, to olejesz? Nie. Ja dalej, pomimo tego, że no mam z tego realne siano, to ja tego nie traktuję jakoś, nie czuję się twórcą takim pełnoetatowym. To pewnie do czasu. No zobaczymy, wiesz, to jest tak, że ja... Jak będziesz dalej tak streamował gry, to... Różnie się to może skończyć. Zobaczymy, ale nie zakładam tego raczej. W sensie, na tyle mnie to jara i mam taką radość z tego, że się tego uczę wszystkiego i było to jakoś tam moje marzenie, że wątpię, żeby tak było, a bardzo rzadko miałem tak w życiu, że jak sobie czegoś nie założyłem, jak sobie coś założyłem, to się to tego nie zrobiłem. Mhm. Tam nie musi, to nie będziesz żadnym lekarzem. To jest jakieś takie reagowanie kryzysowe, nie? No to pojeździsz na karetce, możesz pracować na SOR-ze, na oddziale jakimś, ale generalnie nie jesteś lekarzem. To czym to... Czemu nie jesteś lekarzem? Czym się różni lekarz w takim razie od kogoś, kto może się zajmować takim ratownictwem medycznym? No, ratownik medyczny nie leczy, ratownik medyczny ratuje. Masz czyli do podania 40. Jakby? Tak, no masz do podania 47 leków z własnej jakby decyzji. Masz taki pakiet. Z tym, że 2 leki są do podania. Nie chcę teraz głupoty powiedzieć. Ola by mi podpowiedziała. Whatever. W każdym razie tak. I ty jakby zabezpieczasz pacjenta do przetransportowania go do szpitala. Potem już leczeniem zajmuje się lekarz. Wiadomo, że tam, jeżeli pracujesz na SOR-ze, to współpracujesz z całym personelem. Ale jak pracujesz w karetce, to tak to działa.
i przez 3 lata będziesz się uczył całej anatomii, jak działa organizm, jak zabezpieczać konkretne uszkodzenia ciała. No teraz właśnie uczę anatomii, teraz mam takie, wiesz, ogólne rzeczy. Ale tak, no możesz, no wykonujesz zdecydowanie takie już zaawansowane zabiegi ratujące życie, tak. No ciekawe sobie to rozkminiłeś. I przeskoczysz sobie idealnie, bo teraz twoja grupa docelowa z YouTube'a też jest kompletnie tą samą grupą, co grupa docelowa dla kogoś, kto się zajmuje czymś takim. Bardzo podobna. No, więc to też ci w żaden sposób nie zawadzi. Tak. Zajebiście. I właśnie jak często tak, bo w ogóle pierwszy mój pomysł, żeby iść na ratownictwo, i bardzo żałuję, że tego nie zrobiłem, to się pojawił ponad 3 lata temu, więc już byłem po studiach. Nie miałem tak śmiałości trochę, ale też nie wiem, czym skończył te studia. Śmiałości? Bo tam, no śmiałości, żeby się uczyć czegoś nowego tak od początku, żeby to jakoś zorganizować razem ze służbą. Też nie wiem, czym to ogarnął, bo jest dużo praktyk na ratownictwie i też ratownictwo właśnie że zacząłem te studia, mi pomogło bardzo podjąć tą decyzję o zakończeniu służby, bo nie ogarnąłbym tego. A nie dostałbym na pewno zgody na studiowanie. Jak dostajesz zgodę, wyrażają ci zgodę w policji na studiowanie, to muszą ci tak zorganizować grafik, żebyś miał wolne wtedy, kiedy masz studia. I wtedy, kiedy byś miał praktyki. Wtedy to by cię dopiero nie lubili. No, więc nie ogarnąłbym tego, ale wtedy już tak sobie myślałem, że kurde, co ja bym zrobił, co bym mógł robić, jeżeli nie byłbym policjantem? I zawsze jedyna rzecz, która gdzieś tam mi w głowie świtała, to było, że chciałbym być ratownikiem medycznym. No i teraz się tego uczę. Mhm. I sprawia mi to dużo radości. Jedna rzecz mnie zainteresowała bardzo, którą powiedziałeś, to, że otwierasz się poprzez robienie YouTube'a. Czyli, że z czasem robienia YouTube'a byłeś w stanie powiedzieć coraz więcej. I ten proces mnie bardzo interesuje. Jak to u ciebie wyglądało? Na początku nie wiedziałem, czego się spodziewać z strony przełożonych. No i wiadomo, że najpierw mówiłem co bardziej zachowawcze rzeczy, no a potem tą linię sobie troszeczkę przesuwałem. I też myślę, że może nie sposób, ale ten luz rosnął wprost proporcjonalnie do tego, jak bardzo byłem wkurwiony na instytucje i coraz mniej mi zależało na tym, jak mnie będą postrzegać moi przełożeni i to, czy w ogóle tu będę pracować, czy nie. I pod sam koniec, kiedy już byłem prawie pewien, że się zwolnię, tylko to jest kwestia czasu, kiedy, to już miałem po prostu wyjebane na to. Czyli głównie nie chodziło o jakieś twoje mentalne bariery, tylko bardziej bariery ze względu na pracę. Tak. A nie miałeś czegoś takiego, że jakoś nie czułeś się komfortowo z mówieniem o niektórych rzeczach tak mentalnie, personalnie? Pracujesz w policji, to już jesteś trochę przeorany psychicznie. Chodzi ci o to, czy na przykład miałem opory mówić o jakichś obrażeniach ciała, czy jakieś takie... Nie. Raczej po prostu jakieś takie obawy, które ma większość ludzi po prostu przed występowaniem publicznie. A to nie, to ja raczej miałem luz taki przed kamerą, czy tam przy nagrywaniu. Na przykład w ogóle się nie stresuję nagrywając jakiś podcast, czy rozmawiając z kim. Nigdy nie miałem takie. Może na początku, jak tam jakieś pierwsze takie, gdzieś mnie ktoś zapraszał, czy udzielałem jakieś wywiadu nawet gdzieś tam do gazet. To jest taki delikatny stres, to też jest normalne. To tak, kwestia tak, pobudzenia tak, organizmu. No na przykład, wiesz, no my się znamy, tak? Więc ja już tutaj szedłem na gotowe, w takim sensie, że już wiedziałem, czego się spodziewać. Tak samo jak szedłem do Mesta, no to my się kumplujemy już jakiś czas w ogóle, tam razem imprezowaliśmy kiedyś, więc no, do was idę jak do kumpli, tak? Więc to jest też inaczej kompletnie. Ale nie, ja generalnie mam taki luz z tym. To jest ciekawe. Ja to się dalej potrafię stresować. Pomimo tego, że nagrywam we własnym domu. Ale to jest... Ale może też dlatego, że nie mam takiej ekspozycji jak ty. Jak ty sobie pracowałeś w policji, to tak jak mówię, jesteś trochę przeorany psychicznie, byłeś w różnych dziwnych sytuacjach, no, więc to jest już kompletnie inna... No masz inny poziom tolerancji na niektóre rzeczy, nie? No. Jednak wiesz, jak doświadczasz jakiegoś stresu, jesteś wystawiony na ten stres, to jest tak samo jak... To jest tak jak z narkotykiem, nie? Jak im więcej bierzesz, ty musisz więcej brać, nie? No ja właśnie dlatego zapytałem, bo zauważyłem, że ja tutaj mam ogromny progres robię pod względem tego, z jaką łatwością się wypowiadam i o czym mogę powiedzieć i czym się już nie przejmuję. A i myślałem, że ty właśnie o tym samym mówiłeś, ale ty miałeś troszeczkę inaczej, bo u ciebie to wynikało z jakichś ograniczeń, jeśli chodzi o twoją pracę. Ale jeżeli chodzi o taką płynność wypowiedzi i taki luz w poruszaniu się w tych swoich wypowiedziach,
to też zdecydowanie mi pomogło doświadczenie, nie? Mhm. Myślę, że jakbym teraz zobaczył sobie moje pierwsze nagrywki gdzieś tam jeszcze, jak kręciłem tylko samochodu z czoła, to tam jest cięcie za cięciem, nie? Cały czas o czymś zapomniałem, a coś tam. A teraz jak już lecę, to tych cięć jest odpowiednio mniej, nie? Większy jest luz w takiej wypowiedzi. I też widziałem, że spoko całkiem składasz te filmy, że wsadasz tam jakieś takie, taki mam wrażenie, nie wiem, czy to jest wykopowy styl, ja bym to nazwał wykopowym stylem, takie, że wsadasz jakieś takie bekowe wstawki. To też dodatkowo dużo montażu cię to musi kosztować. Czy już jesteś, masz to powycinane, podobierane tak, że już to po prostu wrzucasz i wiesz co kiedy? Tak, trochę tak jest. W sensie mam na to swój pewien sposób. Generalnie mam folder z różnymi rzeczami. Czasami mi się coś przypomni, jakiś stary film, jakiś stary głupi filmik tam z czasów liceum jeszcze. No i sobie go ściągam, nie? Gdzieś tam. I mam taki folder, takie jakieś, nie wiem, tam... Głupie wstawki. Głupie wstawki czy coś i gdzieś tam z tego korzystam. Blokują cię jeszcze na TikToku? Nie, bo się trochę nauczyłem TikToka. To znaczy? Wiem, czego nie wstawiać. Mhm. To po pierwsze, po drugie, tam czasami wiem, jak przyhasztakować i w miarę jest dobrze. No na pewno z tą bronią jest lipa. Szkoda, bo to duża część mojego życia. Także nie mogę się tym podzielić. Chociaż właśnie nie wiem, kurde, jak działa. Ostatnio mój ziomek normalnie wrzucił zdjęcie ze strzelnicy, jak tam wali z karabinka do tarczy. Ale przecież ci ziomale z Gromu, to oni chyba też prowadzą TikToka i normalnie wstawiają, jak strzelają na tych strzelnicach. No nie, stary, ja wrzuciłem filmik ze swoim pasem służbowym, to miałem, nawet nie wyciągałem klamki z kabury, tylko miałem włożoną klamkę do kabury i mi zbanowali film. A może ktoś cię podjebał, w sensie jesteś twoi hejterzy, kliknę. Może. No bo ja też wstawiam, przecież teraz o Ukrainie, jak się rozchodzą szocy, to tam ludzie mówią nieźle pojebane rzeczy, co się dzieje w Ukrainie i teoretycznie też to powinni zbanować. To nie jest raczej kontent na TikToka, jak mówią o zgwałconych dziewczynach, czy tam urwanych nogach, nie? Więc to jest ciekawe. No. Myślisz, że będziesz długo pracował w tym ratownictwie, myślisz, co dalej? Czy na razie? Nie myślę. Co dalej? Nie myślę. No, myślę, a że chciałbyś do końca to robić, czy nie chyba wiesz? Ta, no nie wiem, bo nie byłem nigdy ratownikiem medycznym, więc nie wiem, nie mam pojęcia. Ale wydaje mi się, że chciałbym już chyba się w tym kierunku rozwijać. Nie mówię, że pracować cały czas w szpitalu, czy tam pracować cały czas na karetce, bo można robić dużo więcej rzeczy, możesz robić szkolenia innym ludziom, organizować, więc no zdecydowanie jest to bardziej rozwijająca branża niż praca w policji. Mhm. Może lekarzem jeszcze zostaniesz? Zobaczmy. No to by była beka, jakbyś jeszcze został lekarzem. No. No, to był plot twist. I dalej byś nagrywał filmiki na YouTube. Poważna kariera. No. Jak jesteś ratownikiem medycznym, przyjeżdżasz na jakieś zdarzenie, zawsze jesteście z policją, czy czasami przyjeżdża się przed policją? Znaczy, no, jesteście, to jest nadużycie póki co, bo jeszcze nie jestem ratownikiem medycznym. Ale jeżeli, wiem o co chodzi, jeżeli ratownictwo medyczne przyjeżdża, no to nie, no, to masz różne wezwania tak naprawdę. Jest pani, która się na przykład ma ból w klatce piersiowej, ma 80 lat, no to policja tam nie jedzie, wiadomo. Ale masz na przykład pana, który leży na chodniku, nie wiadomo, czy jest nietrzeźwy, czy nie jest nietrzeźwy. Albo jest bójka, ktoś jest pobity, no to wiadomo, że jedzie tam, jedzie tam karetka razem z policją, prawda? Zależy, no to jest tak... Zastanawiałem się, czy będziesz musiał reagować jakoś, bo jakoś z jakiegoś powodu skojarzyłem ratownictwo medyczne z wypadkami samochodowymi głównie. Mhm. No i tak sobie myślałem, że w tych wypadkach samochodowych różne rzeczy mogą się dziać, mogą być jacyś dziwni ludzie. I że może czasami będziesz musiał jakoś zareagować względem tych ludzi, oprócz tego, że ratować kogoś. No pewnie tak, no wiadomo, no przecież jeżeli się będę musiał bronić, no to się będę musiał bronić, ale do wypadku samochodowego to jedzie karetka i policja, bo policja jest organem, który musi wyjaśnić całe okoliczności, prawda? Mhm. Pistoletu pewnie nie będziesz mógł ze sobą brać. Nie. Nie. To by była beka, jakby no. Ratownik z klamką wychodził. No, nie. Tak to nie będzie działało. Masz jakieś plany dodatkowe z kanałem? Chcesz go prowadzić w jakąś konkretną stronę, czy robić dalej dokładnie to samo? Myślę, że będę robić dalej to samo. Więcej streamów? Zobaczymy, bo na razie jestem dalej nowy w tej całej sytuacji, muszę sobie to jakoś poukładać. Na pewno z biegiem czasu będę wplatał jakieś tam treści ratownicze, że będę miał jakieś większe pojęcie o tym. Będę na tyle gotowy, żeby się tym podzielić, to będę coś tam dołączał. Jakoś może dryfował w tą stronę ratownictwa bardziej. Zobaczymy. Powiedziałeś, że to granie cię troszeczkę
nie wiem, użyłeś jakiegoś sformułowania, już go teraz nie pamiętam. Odmurza. Odmurza, tak, ale powiedziałeś, że czujesz się lepiej. To mnie zastanawia. Aha, kurde, już nie pamiętam, ale może nie... W sensie powiedziałeś, że wcześniej pracowałeś i postrzegałeś seriale i granie jako marnowanie czasu, a teraz już tego nie postrzegasz jako marnowanie czasu i możesz sobie na to pozwolić i to ci jakoś odciąża psychicznie. No tak, no bo to jest takie, to jest taka, nie powiem, że niska rozrywka, ale taka rozrywka, gdzie ty masz podaną treść na talerzu i nie musisz się za bardzo nad tym zastanawiać. Takie odmurzenie dosłownie. Tak, nie? tak, nie? I czujesz, że to ci jakoś pomogło? Myślę, że tak, bo to jest takie oderwanie po prostu. Nie myślisz o tym wszystkim. Jednak jak masz taką beztroską przyjemność czegoś, to dużo daje. Na pewno jestem spokojniejszy niż byłem, kiedy byłem policjantem. Myślę, że też dzięki temu w jakiś sposób. No, nie pomyślałbym, że... W sumie nie wiem. Ale jakby ktoś mnie zapytał, czy praca policjanta jest stresująca, to bym chyba powiedział, że nie. Ale może też dlatego, że nie wiem, jak to wygląda. No. Po rozmowach z tobą trochę więcej wiem. Jest, no, na paru etapach. Myślę, że taki pierwszy stres to jest stres o jakby takie strach o własne życie czasami, ale to przychodzi potem. To znaczy? No, najpierw jest adrenalina. W sensie, nie wiem, jedziesz na przykład, bo ktoś kogoś zaatakował siekierą. No nie wiesz, co się stanie. Fuck. No, albo ktoś się bije po prostu. Czy ktoś, kiedyś mieliśmy taką interwencję, jeszcze nie jedną, że ktoś tam lata z czymś, co przypomina broń palną, no to lecisz i glebujesz typa na środku ulicy na klamce, tak? Mhm. Też nie jest najbardziej przyjemna sprawa. I wiadomo, że najpierw jest adrenalina, ale potem jak się to schodzi, to zaczynasz o tym myśleć, kurwa, co by było, jakby faktycznie na tą procę by do ciebie strzelił, nie? Ale potem jest taki stres, ale to nie jest taki najgorszy stres, bo to jest, tak jak mówię, to jest stres, który szybko przychodzi, jest intensywny, szybko mija. Mhm. Najgorszy jest taki stres właśnie związany z atmosferą w pracy. To cały czas ci tam gdzieś siedzi tak delikatnie, gdzieś tak skubie, nie? Taki lekki ścisk żołądku cały czas, budzisz się, myślisz, kurwa, co, do czego się znowu przypierdolam. Ale ty myślisz, że głównie do ciebie się czepiali, czy czepiają się do wszystkich? Znaczy, do mnie po prostu mieli więcej rzeczy, o które się można, mogą doczepić, ale czepiają się wszystkich policjantów takich liniowych, nie? Właśnie tak jak ci mówiłem, no ta patologia związana z jakąś statystyką, z jakimś wyrabianiem, kurwa, normy, jakbyś pracował, stary, kurwa, w fabryce, nie? No to co to jest, fabryka czy policja, nie? No ale z drugiej strony skądś muszą brać siana i to jest najgorsze, że wiesz, mówisz, że nie wysyłali ci na szkolenia, więc pewnie powiedzieli, że nie mają siana. Teraz próbują zorganizować siano, to też policjantom się nie podoba, że muszą wystawiać mandaty. No to jest takie... Staram się postawić trochę z ich perspektywy. Oni też nie mają zbyt łatwej roboty. No tak, ale stary, no... Nie na tym to powinno polegać, tak? Nie na tym to powinno polegać. Nie tak to powinno być zorganizowane, według mnie. Mhm. No. No tylko, że to jest taka instytucja. Taka instytucja też jest w pewnym sensie biznesem. No i oni muszą jakieś dziwne decyzje czasami podejmować. Niestety. No. Znikąd się te pieniądze nie wezmą. Zastanawiam się, jak to jest rozwiązane w innych państwach, ale pewnie jakoś państwo bardziej ich wspiera z takiego budżetu. Znaczy wiesz, no policja na siebie nie zarabia. To nie jest tak, że ile policja sobie ugra z mandatów, to tyle będzie potem mogła zainwestować w sprzęt. To tak nie działa. Policja jest finansowana z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, administracji gdzieś tam organizuje to finansowanie. Nie wiem, nie znam się na tym, więc nie będę tutaj szył jakichś teorii. Co się dzieje z tym sianem z mandatów? Pewnie idzie do jakiejś puli, jest gdzieś tam dysponowane, no, jak to z podatków, tak? Więc no nie masz tak naprawdę realnego wglądu w to, jak gdzieś tam zarządzają tymi pieniędzmi. Czy z mandatów, czy z podatków. Nie wiesz. Mhm. Nie wiesz, jak to jest dysponowane. Jak ten tort jest podzielony, na jakie części, tak? Z tego wszystkiego. Okay. Tak bym się spodziewał, że jeśli zbierają pieniądze, no to zbierają je na coś, ale kto wie też, gdzie te pieniądze właśnie idą, nie? No właśnie. A wiesz co? Zastanawiałem się, to jest całkiem ciekawe pytanie do ciebie. Czy ty miałeś jakieś zaproszenie na galę MMA? Nie. Poszedłbyś? Nie. Stary, nagrałem o tym cały film, bo to jest chyba top. To jest top jeden pytanie, które mi kurwa ludzie zadają. Jeszcze teraz po odejściu, stary, już się nic nie trzyma. No i trenowałeś sporty walki. No tak, ale ja cię tam widzę, stary, na gali z jakimś tam, nie wiem, Denisem czy tam kimś. Nie śledzę tego, nie wiem, kto to jest. Ale ja bym był najnudniejszym chyba zawodnikiem, bo ja nie jestem w ogóle takim zadymiarzem, żeby tam się, wiesz, szarpać z nimi. Kurwa, te paru wojebana, nie, tam frajerze. Ale oni się tak serio biją, takie MMA normalne. No ja wiem o tym, ale stary, to jest dla mnie tak niepoważne.
To dla mnie tak nieważne, że nie, nie. I nagrałem o tym film, że nigdy mnie, kurwa, nie zobaczycie w tym. Nie ma takiej opcji. No nie, nie wyobrażam sobie tego. Nie, no nie, 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 nie jest to możliwe. Musisz bujać te streamy gamingowe. Tak. Nie będą cię przekonywali pieniędzmi. A jakby ci zapłacili jakieś horrendalne pieniądze? Nie, jestem dużo w stanie zrobić dla pieniędzy, naprawdę, ale nie... Nie zbłaźnię się tak, żeby iść do Fame MMA i siedzieć przy stole z tymi ludźmi, którzy tam się wyzywają. To by mnie chyba najbardziej bolało z tego wszystkiego. Ja pierdzielę. Nie, siedzieć tam te zadymy na tych wszystkich konferencjach, wyzywanie się od cfeli i tak dalej. I to już były policjant. No. Jeszcze wiesz, pewnie by znaleźli jakiegoś takiego pseudogangstera, żeby się ze mną bił i mnie tam cisnął, ja bym siedział, dobra stary, no, myślisz, że jestem cfera? To jestem, kurwa, wie pan. Jeszcze wiesz, że tak zawsze prześmiewczo podchodzę do takich tematów. No, nie, no nie, nie wyobrażam sobie tego. Nie, 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 nie. Gości pewnie by wyszedł z HWDP na klasie, tak. Wypisany. Nie, 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 nie mój klimat. Nie zobaczycie mnie w żadnej gali. Za pół bańki? Nie. Nie poszedłeś za pół bańki? Nie, nie poszedłem. O, ty. Nie poszedłem za pół bańki. A sportowo w żaden sposób nie masz zajawy? Ja to bym, jakbym miał kiedykolwiek taką propozycję, to bym to nie rozważał w kwestii pieniędzy i tylko sportowo. Ale z drugiej strony, jakby dali mi kogoś, kto rzeczywiście umie się bić i dostałbym piszczelem na twarz, to nie wiem, czy to się opłaca za pieniądze robić. Ja, jeśli nie robisz tego profesjonalnie i jest szansa, że się nie obronisz tak szybko jak profesjonalista, to tu można sobie... Zdrowie to jest druga sprawa. No. Piszczel na... Bez sensu. Bez sensu. To jest... Bez sensu. No i ci normalni fighterzy mają połamane szczęki. No dokładnie. Tak solidnie. To są takie poważne obrażenia. Dokładnie. Więc jak jesteś gościem, który robi to tak amatorsko, no to można zrobić sobie poważną krzywdę, stracić oko czy inny chuj. Nie ma takiej opcji. Znaczy zastanawiam się, żeby teraz gdzieś tam chodzić, zapisać się na jakieś zorganizowane treningi, ale tak tylko dla siebie, dla fanu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam teraz dużo czasu, więc... Ale już nie trenujesz? Nie, nie trenuję. Kiedyś mówiłeś, że trenowałeś. Tak, ale już to już długo nie trenuję. Mówiłeś, że miałeś jakieś kontuzje z barkami. Miałem, do tej pory mam, ale już jest lepiej, o wiele lepiej. Co ci się stało? O, stary, ja mam takie zwyrodnienia barków, że już tego nie naprawię. Od czego? Lekarz twierdzi, że to jest jakiś nagły uraz z pracy, którego sobie nie wyleczyłem i potem już go rozpierdoliłem kompletnie na treningu. W obu barkach mam tak zwyrodnioną panewkę stawową, że jest poszczępiona po prostu. I mnie boli przy różnych takich losowych ruchach dosyć, bo na przykład, wiesz, mam wszystko okej. Okay. A na przykład jak się podciągam, to nie jestem w stanie kompletnie rozluźnić obręczy i na przykład wyprostować do końca łokci. Muszę się trochę podciągać tak, bo jak już jest ta rotacja, to już nie zaczyna boleć pod ciężarem mojego własnego ciała. Ale to musiało ci coś poważnego stać, żebyś miał takie uszczerbki na tej panewce chyba, nie? No tak, ale nie wiadomo co. Mówisz, że to jest jakiś zastarzały uraz, który potem... A to nie od sportu walki? To raczej bym strzelał w to, niż nie w mam służbę. Pojęcia. Nie mam pojęcia. Nie wiem, no nie jesteśmy w stanie do tego dojść. W każdym razie miałem chyba najbardziej bolesne zastrzyki w moim życiu. Jak szedłem do tego lekarza, to już byłem chory po prostu 2 dni wcześniej, że mam iść. Dostawowe zastrzyki, nie? Igła, wstaw. I wiesz, jeszcze to były zastrzyki z takiego środka przeciwzapalnego i z kwasu hialuronowego. A, miałem to w łokieć. Kurwa. I oni się tam tak grzebią tak, jeszcze. Tak, on jest taki gęsty, nie? Kurwa, jakby ci rozsadzali od środka. Miałem dramat. 1000 zł jeden zastrzyk. I miałem tych zastrzyków kilka, więc wydałem kupę siana, ale jest lepiej. To jest naprawdę, jest lepiej, w ogóle bardzo dobry ortopeda sportowy. Polecanko. No. Czyli... Słabo. A fizjoterapeuta? Czy tylko... Fizjo też, wiadomo. Fizjo też i też z polecenia tego pana bardzo, bardzo, bardzo w porządku fizjo. Ale no głównie to już nie było zadanie dla fizjo, to już było zadanie dla lekarza. Tam trzeba było wdrożyć leczenie i już wiem o tym, że się tego nie pozbędę, ale jest lepiej. No już mi na tyle mi to odpuściło, że wróciłem na normalne, zorganizowane, rzetelne treningi siłowe. Chodzę i sobie trenuję. A jakieś operacje okay. Nie możesz zrobić? To trochę dziwne, że nie da się tego naprawić. Nie? Znaczy, nie da się tego naprawić takim normalnym leczeniem. Nie wiem, jakbym robił jakąś operację. Na razie mi to na tyle nie przeszkadza w takim normalnym funkcjonowaniu, że mogę sobie pozwolić na zwykły trening. Więc dopóki sobie mogę pozwolić na zwykły trening, mogę sobie pozwolić na strzelanie, to nie przejmujesz się tym aż tak bardzo. Pewnie mi się z biegiem lat pogorszy,
wtedy będę się zastanawiać nad jakąś operacją może. Zobaczymy. Mhm. No, barki to jest kłopotliwa sprawa. Tak. Też się bardzo dużo zmagałem z barkami. Na szczęście znalazłem Konrada Topolskiego, którego bardzo pozdrawiam. Mhm. W Warszawie taki gość od Movementu i on mi pokazał, że ja z drugiej strony miałem problem z... Ja mam jakieś takie... On mi powiedział, że ja mam ciasne te panewki, że moja kość się może mniej ruszać niż u normalnej osoby. Okay. I przez to naciągałem, jak ćwiczyłem jakąś łopatką czy coś takiego. Mm-hmm. I cały czas miałem jakieś bóle i nikt mi z tym nie mógł pomóc, dopóki nie poszedłem do gościa, który rzeczywiście zna się na tym, jak ciało pracuje i jak powinieneś wykonywać dany ruch. No i jak pokazałem mu, jak wykonuję ruchy, to on mi powiedział, że moje ciało jest bezużyteczne i że nie mogę trenować w ten sposób. No i jak się okazało, że moje ciało jest bezużyteczne, to dopiero zacząłem przykładać do tego uwagę i rzeczywiście mi to przeszło. Więc czasami... I to jest chujowe, bo jak masz trenera, to ty mówisz trenerowi, że coś cię boli. No jeśli on cię nie zobaczy, bo ja trenuję z trenerem online, no to nie jest w stanie ci tego powiedzieć. Tak. Więc chodziłem 2 lata, cały czas mnie bolało i nie wiedziałem, myślałem, że cały czas źle trenuję. A okazuje się, że to jednak jakiś problem z... Ja miałem dokładnie tak samo, sobie to wszystko rozwaliłem. Coś tam mnie bolało, ale to wiadomo, jak jesteś nakręcony na treningi, kurwa, no tam mało razy ci coś bolało po treningu, stary, coś cię zakuło, 2 dni ci przechodziło. No i tak mi przechodziło 2 dni przez 4 lata i potem mam rozpierdolone tak barki, że tego nie wyleczę. Nie róbcie tak, jak my. Ja się na szczęście w miarę jeszcze leczę. Zobaczymy, mam nadzieję, że moje barki będą działały, ale myślę, że będą. Ale te barki to jest kontuzyjna sprawa. No jest. Kontuzyjna sprawa. Jeszcze chciałem cię zapytać o telefony. Mhm. Ostatnio byłem na spotkaniu. Przyszedłem na to spotkanie, nie będę mówił z kim. W każdym razie goście powiedzieli mi, żebym wyłączył telefon przed spotkaniem, co było dla mnie zaskakujące. Do tego stopnia, że nawet nie wiedziałem, jak się wyłącza mój telefon, bo go nigdy nie wyłączam. A teraz te nowe iPhony się inaczej wyłącza. I zastanawiałem się, jak to z tymi telefonami jest. Czy one rzeczywiście... Kiedyś słyszałem, że jak się go wyłączy, to oni tak słyszy, że trzeba wyjąć z niego kartę, żeby on nie działał. Nie mam pojęcia. Nie wiem, bo to już są jakieś czynności operacyjne. Nigdy tego nie robiłem, nie znam się na tym. Poza tym czynności operacyjne policji są regulowane aktami prawnymi, które są niejawne. Więc ja też nie mam... To znaczy? No, praca operacyjna. Właśnie nie mogę ci powiedzieć. Praca operacyjna jest regulowana w sposób niejawny ze samego swojego założenia, jak to praca operacyjna, więc po prostu o niektórych rzeczach ci nie mogę mówić. Dalej jestem jakoś zobowiązany do tego, żeby nie mówić. Są rzeczy z różnymi klauzulami poufności, zastrzeżone poufne, ściśle tajne, ściśle tajne, więc po prostu... Rozumiem. To byli właśnie goście ze służb. To było dla mnie zadziwiające. Nigdy nie byłem na spotkaniu, gdzie ktoś mi kazał wyłączyć. Nie kazali, poprosili po prostu. Mhm. To było bardzo, wiesz, pozytywne spotkanie, no ale to było dla mnie takie... W każdym razie, to było ciekawe, to ci ludzie pracowali w służbach i oni w tych służbach, jak robią jakieś dochodzenia, to teoretycznie powinni wzbudzać zaufanie, nie? Mm-hmm. Oni nie umieli wzbudzić zaufania. Okej. <Okay. laughs> Zwłaszcza takim powiedzieli, żebym włączył telefon, to już się czułem za osaczony. to było dziwne spotkanie. Czy wy macie jakieś treningi w policji odnośnie tego, jak się wzbudza zaufanie do ludzi? Czy... Nie. Czyli każdy jak kuma samemu, to jakoś się do tego przygotowuje. Tak, ale wydaje mi się, że też nie jest taka rzecz, którą jeśli można jakoś nauczyć, no tak łatwo. Mhm. Tutaj szczególnie jak masz do czynienia z całym przekrojem społeczeństwa, to już jednak przychodzi z doświadczeniem, jak z kim się rozmawia, nie? Że z jednym musisz porozmawiać uprzejmie na pan, z drugim na ty, jak z kolegą. Do innego musisz, wiesz, tam parę chujów rzucić, żeby w ogóle z tą zaczął rozmawiać. To już jest kwestia doświadczenia. Nauczyłeś się jakichś super sztuczek podczas służby? Jak się rozmawiać z jakimiś konkretnymi segmentami ludzi? No, może paru. Nie wiem, warto jest czasami papierosem kogoś poczęstować, nawet jak nie palisz. Warto jest... To jest na przykład dobre do wzbudzania zaufania. Warto jest być po prostu... Warto jest czasami zagrać tak nieszablonowo, na przykład jak ktoś jest nawet chamski, wobec cię tam wyzywa od skurwysynów, poczęstać go wodą na komisariacie w sensie. Mhm.
ale to już mówię, to już jest tak, trzeba to jakoś wyczuć, trzeba tam być, czuć i jakoś to wyłapać, jakąś taką inteligencję emocjonalną mieć. Jakiś czas temu byłem trzepany i pierwszy raz w życiu i dla mnie to było w sumie bardzo ciekawe. W każdym razie byłem tak miły do tych policjantów, bo wiedziałem, że trzeba być dla nich miły, żeby nic nie zrobili, że miałem wrażenie, że im było głupio później już, że mnie w ogóle trzepią. I że już tylko tak mi, wiesz, posprawdzali już te rzeczy i żebym sobie poszedł, bo jak ktoś jest chyba dla nich taki miły, to też nie jest dla nich żadna przyjemność, żeby kogoś trzepać, nie? Jasne. No, to było... No to też jest takie nieszablonowe zagranie, to o czym mówiłem. Spodziewali się czegoś innego, to zrobiłeś co innego i już jest jakby, wiesz... Jak się trzepie ludzi, to z reguły są agresywni? Albo próbują nagrywać? Nie wiem, bo ja bardzo rzadko to robiłem, więc nie mam tutaj doświadczenia. Myślę, że ludzie tam, którzy pracują w jakimś, nie wiem, ogniwie wywiadowczym, czy jakieś policjanci, którzy tam bardziej... Czyli ci, co mnie trzepali, to nie była taka zwykła prewencja? Oni byli po cywilnym? No oni byli, przyjechali takim radiowozem, jaki może w to nie, no to, no to prewencja zwykła. No. Czasami też się tak robiło, ale to nie jest jakaś częsta czynność, więc mam na tyle małą próbkę ludzi, że nie jestem w stanie ci powiedzieć, a nie chcę wymyślać, jakiś głupot gadać. No to też jest, musi być chujowe w ogóle z perspektywy policjanta, że musisz zatrzymywać jakichś ludzi, ich trzeba. To w ogóle nie przyjemna robota. Jak kogoś sprawdzałem, czy tam robiłem przeszukanie, to ja już to robiłem na komisariacie, jak ktoś był zatrzymany za coś, więc to jest też inaczej. Siedzimy sobie sami we dwójkę, robię to tu i tu na spokojnie wszystko, mówię mu, jak to będzie wyglądało, wszystko się nagrywa. To jest inna robota kompletnie. On już wie, że jest u mnie i już jest po zawodach. No to już jest jakby inna gadka. Takie trzepanie na ulicy, to mówię, mam na tyle małą próbkę ludzi, że nie jestem w stanie powiedzieć, jak się zachowują, po prostu tego nie robiłem. Bo bardzo rzadko. Dobra. Powiedz mi jeszcze, co byś chciał... Jak o to zapytać, dobrze. Co byś, jeśli miałbyś możliwość, że miałoby ci się udać na pewno, to co byś chciał jeszcze osiągnąć? Idziesz na ratownictwo, będziesz cisnął internety, masz jakieś coś takiego, że myślisz, że masz taki święty graal, że jakbym to zrobił, to by było zajebiście? No, myślę, że chciałbym mieć firmę jakąś, która by może robiła jakieś szkolenia dla policjantów, żeby jednak uświadomić ich bardziej w takim ratowniczym sensie. Może założyć jakąś fundację i na przykład przekazywać jednak dalej policji, myślę, to jest dobra droga, na przykład pozyskać jakieś defibrylatory automatyczne, które można przekazać na radiowozy. Coś takiego myślę, że jakbym udało mi się rozkręcić, że byłbym w stanie zagwarantować jakieś jednostce policji, na przykład jakieś dobre szkolenia medyczne dla policjantów, to by było fajnie. Jakieś tam środki pozyskać, żeby miało to przełożenie bezpośrednio na jakieś uratowanie kogoś, to myślę, że to by było fajne. Ale na to trzeba czasu, ale myślę, że jest to do osiągnięcia. I jakbym coś takiego osiągnął, to gdzieś tam na pewno byłoby to składową tego mojego poczucia bycia spełnionym. Co myślisz, że musisz zrobić, żeby mieć taką firmę? Żeby prowadzić szkolenia dla policjantów? Rozszerzyć działalność przede wszystkim na mojej teraz, na usługo. Nie, usługą sobie ta firma. To PKB się tam dodaje, tak? O tym mówisz. Tak. To jest... To dobra, to z przyczyn ze strony technicznej to nie za wiele bym musiał zrobić. No ale na pewno muszę mieć wykształcenie w tym kierunku, czyli muszę skończyć studia. Ale są jakieś firmy, które to robią inne i po prostu musiałbyś działać jako konkurencja wobec nich. No chyba tak. Myślę, że tak. Tylko wiesz, stary, ja mam tą wartość dodaną do tego wszystkiego, że ja mam sociale i ja każdy chce być szkolony przez bagietę. No ja nie zaczynam od zera w takiej sytuacji, nie? To jest to na pewno jakiś taki handicap, który masz, prawda? I też oczywiście nie myślisz o finansach z tej firmy. Ty jesteś na niezłej misji w takim razie. Znaczy nie myślę o finansach, stary. No w sensie nie jest to dla ciebie, bo jak z reguły jak ktoś mówi o firmie, przynajmniej z mojego doświadczenia, to też mówi o finansach. Że nie będę robić, wiadomo, że nie będę robić szkoleń dla wszystkich za darmo, no kurwa. Czy nie jestem samobójcą, tak? Tylko, że wiesz, no ty masz, jak jesteś, ja dalej uważam, że jestem w komfortowej sytuacji i ja sobie mogę tak pierdolić różne rzeczy i sobie mogę robić różne rzeczy, bo ja jestem na uprzywilejowanej pozycji, ja mam pieniądze po prostu, jakieś ale tam. Ale sobie wypracowałeś to. O, wiadomo, że nie dostałem tego za darmo, mam jakieś tam pieniądze, dlatego ja sobie mogę na więcej pozwolić niż normalny człowiek. I
Dlatego ja mam wielki szacunek do ludzi, którzy muszą zapierdalać na te pieniądze cały czas i nie mają jakiegoś tam, jakichś zasobów, które mam ja. I ja sobie mogę żyć i se robić, co chcę. Streamować. I se streamować, i se grać w gierki i zarabiać pieniądze. Dlatego jak ktoś mi mówi, i naprawdę nie ujmuję ludziom, którzy gdzieś tam pracują artystycznie czy jakoś tak, ale jak ktoś mi mówi, że on zapierdala tam, ma ciężką robotę, bo prowadzi tam jakieś kanały i se streamuje, na przykład robi streama 24 godziny. Mówię mu, kurwa chłopie, co ty wiesz, że ciężka robota to jest w kopalni, kurwa, nie? Albo w policji, albo w wojsku. Albo w jakichś służbach. No, co ty mi pierdolisz, ty masz ciężką robotę? No wiadomo, ja mam ciężką robotę teraz, bo se streamuję gierki, dostaję za to pieniądze, albo sobie nagram jakiś filmik ze współpracy, to jest ciężka robota. To nie jest ciężka robota. Ciężka robota to jest zapierdalać Biedronce na kasie za 3,5 tysiąca złotych. To jest ciężka robota. 3,5 tysiąca to i tak jest niezła wypłata. No. To jest ciężka robota. Dlatego jak słyszę, że ktoś gdzieś tam siedział w social mediach, nie mówię, bo to też jest obciążające psychicznie, ale to nie jest, kurwa, to nie jest ciężka robota. No Jezus, ja nie mam ciężkiej roboty teraz. Nie jest ciężka robota. Ja se żyję z dnia na dzień, mam dużo pieniędzy i tyle. No. Gratulacje. Dziękuję. Jakbyś miał ocenić, czyli dla ciebie ciężkość policji byłaby głównie psychiczna? Tak. Psychicznie? Mhm. Wiadomo, że są takie sytuacje, że się uszarpiesz z kimś, potem pobijesz czy coś. To się zdarza, ale głównie to jest obciążenie jakieś tam psychiczne, nie? I głównie ze strony własnej firmy i ludzi, którzy tym zarządzają. No. I jak masz ziomali w policji, to oni też by coś takiego powiedzieli? Dla nich też to jest... Tak, myślę, że tak. Wiadomo, że to jest jeszcze tak, że służby to jest specyficzny, to są specyficzni ludzie, i wiadomo, że są policjantki i się próbuje taki obraz wykreować, że jednak ta służba jest dla wszystkich, ale no służby to jest męski świat. W zdecydowanej większości przypadków. No zwłaszcza jak jedziesz na interwencję, gdzie jest jakiś dwumetrowy typ. Nie? Tak. I tam jest, to jest sytuacja, gdzie jest dużo wysportowanych chłopaków, którzy nie chcą pokazać nawzajem przed sobą, że są słabi. Więc się o tym nie mówi raczej. Choć to się zmienia. I no, u mnie w Plutonie na przykład... Czyli mówisz, że jest takie kozaczenie trochę. Tak, jest. James Bond. Tak. I to się zmienia, ale myślę, że dużo chłopaków się, czy tam dziewczyn się nie przyzna, że tak jest, ale tak jest. No to główne to obciążenie w pracy w policji to jest psychiczne. Ja to zauważyłem, jak chodziłem na... Nie jakoś super długo chodziłem, ale jak chodziłem na jiu-jitsu, to zauważyłem, że tam też jest kozaczenie w takim środowisku. Mm-hmm. Że jest coś takiego, że ci ludzie jakoś... To było dla mnie takie dziwne, bo ja pochodzę z tego środowiska, gdzie jak jest jakiś problem, to się o nim po prostu gada, nie? Mm-hmm. A tam to są takie... No, tacy napięci, miałem wrażenie, że są ci ludzie. No, to podobnie jak w służbach. No, to jest ciekawe. A czy dziewczyny w policji zgadzają się z tym poglądem, co powiedziałeś, czy one twierdzą, że mogą obezwładnić dwumetrowego typa bez problemu? Myślę, że się zgadzają w dużej mierze. Mm. Czyli jakoś racjonalnie do tego podchodzą. Tak, ale są też takie dziewczyny, które są naprawdę dobrymi policjantkami na ulicy. Ja nie ujmuję im w żaden sposób, ale wciąż, jeśli masz 1,60 m i masz typa 2,20, no to jest ciężej niż tobie. Wiadomo, jasne, że tak, ale to jest też duża motywacja dla tych dziewczyn, bo jeżeli już jakaś dziewczyna się decyduje, żeby zostać w patrolu, wiadomo, że są takie kurwa miernoty, co tam sobie będą w tym patrolu, wiesz, i się będą chowały za kolegę na interwencji. Ale są też takie dziewczyny, które znalazły taką motywację w sobie, wiesz, szkolą się, strzelają, chodzą, ćwiczą siłowo, chodzą na jakieś sporty walki, starają się rozwijać, że naprawdę są dobrymi policjantkami. Kobiety są bardziej wrażliwe, moim zdaniem. To jest ciekawe w takim razie. Dla nich to musi być jeszcze cięższe chyba. Może, ale też z drugiej strony lepiej potrafią czasami zagadać. To na pewno. I rozładować sytuację. Potrafią zrobić tak, że w ogóle nie dojdzie do tej siłowej sytuacji. No po drugie, mało kto chce atakować kobiety, nie? Tak, to jest też taka bariera psychiczna. I to jest bariera, którą musiałem przełamać właśnie, żeby użyć siły wobec kobiety w pracy. To jest coś takiego, że jak nie jesteś kurwa psychopatą, czy zakładamy, że nie jesteś normalnym typem. No ale to dlatego mówię, że zakładamy. No to masz taki, kurde, chodź mi tu do ryja. No masz taki blokadę psychiczną, żeby wiesz, poszarpać się z chłopem to jest nie problem, ale poszarp się z kobietą, nie? No to już się zaczyna robić lipa i to jest taka bariera, którą naprawdę musiałem przełamać. Czyli kobieta też cię atakowała, ty nie chciałeś zareagować? Było mi ciężko. To co zrobiłeś na początku?
Wiesz co, z kobietą jest o tyle spoko, że no kobiety są słabsze, bardziej takie drobne, więc musisz odpowiednio mniej tej siły użyć, ale zdarzało się, że nigdy chyba nie uderzyłem kobiety pałką, mi się wydaje, ale zdarzyło mi się, że gazem dostała ode mnie laska, co jest według mnie bardzo często mniej dotkliwe, niż jakbym miał użyć wobec niej siły, bo no gaz to co, poszczypiecie po piecze. Nie ma żadnych obrażeń. Masz upośledzone zmysły, masz opuchniętą twarz, ale to ci zejdzie tam za 2 godziny. A pałką jak to dostaniesz, to albo, może albo jak powykręcasz ręce i wiesz, komuś na przykład, nie wiem, doprowadzić do jakiegoś zwichnięcia stawu, czy komuś nawet złamiesz kość. To jest słabe. Ale często no, się coś takiego zdarza, że komuś ktoś coś złamie? Nie. To chyba rzadko. Ale wykręcić rękę łatwo, jak ktoś się szarpie, nie? Tak, ale generalnie te takie urazy nie są jakieś częste i z tak samego takiego użycia siły to się raczej zdarza rzadko, ale na przykład przy upadku to już tak, jakieś pęknięcie kości, nie? To... A to nie jest tak, że łatwiej jest powiedzieć kobiecie, żeby się uspokoiła? Czy niektóre są tak oszalałe? O, stary. Szybciej uspokoisz gadką typa, zdecydowanie. A jeszcze jak laska jest pijana, to jest największa tragedia. A to nie jest też trochę tak, że one się czują takie, że mogą sobie na więcej pozwolić? Bo właśnie są... to było to, co teraz miałem powiedzieć, że laski jeszcze mają tak, że ty ich nie uderzysz, że ty nie użyjesz wobec niej siły, bo ona jest laską. Że to ona ci może zrobić wszystko, a ty jej gówno możesz zrobić. Ale to jak są kobiety na służbie, to też one są, bo one chyba się powinny tym zajmować, nie? No tak. Bo na przykład trzepać kobiety może tylko kobieta, z tego tak, co słyszałem. Tak. No chyba, że byłoby. Tylko, że nigdy takiej sytuacji nie będzie, ale chyba, żeby się zdarzyło tak, że naprawdę nie ma nikogo innego, a jest to niezbędne do przeprowadzenia jakichś tam czynności, to warunkowo by to mógł zrobić facet, ale nie będzie takiej sytuacji nigdy. Nikt by sobie na to nie pozwolił. Nikt by sobie na to nie pozwolił, stary. Nie ma takiego. W razie teraz jest tyle policjantek w służbie, że nie ma z tym większego problemu. To jest ciekawe, że jak sobie myślę o tych wszystkich płynach, o których mi ostatnio opowiadałeś i myślę o kobietach w służbie, to jest ciekawe, no. Myślę, że się w to ładują. No. Ja bym się nie chciał w to ładować. Nie wydaje mi się to super sposób na spędzanie czasu. No nie jest to najprzyjemniejszy sposób na spędzanie wolnego czasu, to prawda. Ale nie jest też najgorszy, są gorsze. A, wiem, o co cię miałem zapytać. Co byś zrobił, jakbyś trafił do więzienia? O kurwa. Stary, to jest rzecz, o której myślałem kilkukrotnie. No miałbym lipę na pewno. Jako były policjant. Co bym zrobił? No myślę, że bym walczył najmocniej, jak mogę walczyć o siebie, nie? Myślisz, że musiałbyś tak walczyć? Myślę, że, znaczy, na pewno nie są to takie czasy, że musiałbym tak walczyć jak kilkanaście lat temu. I na 100% by gdzieś tam... Wiesz, no im też zależy na tym, żeby nie było przypału służby więziennej. Więc na pewno bym, bo to nie był już taki klimat, jak był kiedyś. Zresztą Grypsera upada, no umówmy się, to już nie jest tak jak kiedyś. Czy już nie jest jak w Symetrii? Nie, co ty, nie te czasy. Ale dalej jest, myślę, że hardkorowo, czy... Pewnie tak, ale to nie ma w ogóle porównania do tego, jak było kiedyś. Nie, mówię, nie te czasy. A ta cała gadka z tymi gwałtami to jest na serio? Teraz wydaje mi się, że to też jest marginalny problem. Okej. No, ale co bym zrobił? No na pewno bym próbował, kurwa, jakoś z tego wyjść jak najlepiej, jakbym potrafił, no. No, to jest hardkorowa sytuacja. To jest lipa. Ja się też zastanawiałem kilka razy, co ja bym zrobił, gdybym poszedł do więzienia. Jeśli daliby mi czytanie książki i o ile ktoś by mnie nie zamordował, no to myślę, że dałbym sobie radę. Że po prostu bym ja też tak myślałem, że chyba bym musiał po prostu jakoś pójść w mnichowanie. Na tyle, ile bym mógł, to jakoś doskonalnie siebie dalej, żeby to jakoś zająć głowę na maksymalnie tym. No są ludzie, którzy poszli, słuchałem takich podcastów, że są ziomale, którzy poszli do więzienia i w czasie, jak byli w więzieniu, na przykład nauczyli się prawa i zostali prawnikami tak, po wyjściu. Jasne. No. Wiesz, w więzieniu możesz na przykład, ja znam typa, który sobie zawodówkę skończył w więzieniu, a nie umiał nic, jak tam poszedł. Wyszedł i wiesz, i jest... Czyli będąc w więzieniu chodził do szkoły? Tak. Można tak zrobić? Mhm. No to kurde, to do więzienia trzeba iść. Stary, czasu masz na naukę pełno. Jedzenie ci dają. Trening możesz zrobić. Myślisz, że ja jestem ciekawy. Chciałbym pogadać tak właściwie z kimś, kto siedział w więzieniu. To jest tak z
pierwszej perspektywy. Ty pewnie tylko słyszałeś takie rzeczy, jak to tam wygląda. No ja nie znam chyba, nie mam chyba jakiegoś znajomego takiego lepszego, który by siedział w więzieniu. Najbardziej to bym chciał właśnie kogoś, kto, jak ktoś słucha tego podcastu i znacie taką osobę gdzieś w internecie, to podeślijcie mi na Instagramie. Najbardziej bym chciał taką historię, jak gość był w więzieniu i później jeszcze się jakoś z tego wybrnął. Właśnie na przykład został prawnikiem albo założył jakąś firmę. To jest ciekawa historia. Tylko fajnie, żeby to nie była jakaś taka gwiazdeczka więzienna, wiesz, jakieś tam masy i tak dalej, takie osoby. Bo to oni już kurwa napisali, podejrzewam, swoją historię 15 razy i tam gówno jest prawdy z tego, nie? Co oni mówią. No ja wolę generalnie takich niszowych ludzi. No. Ty akurat nie jesteś niszową osobą, ale mam u siebie bardzo dużo niszowych osób i to bardzo fajnie wychodzi, powiem ci. Tak, bo tacy ludzie są autentyczni, nie? I też oni się w ogóle inaczej zachowują, jak przyjdą do podcastu. Czasami przychodzą tacy znani ludzie i mam wrażenie, że oni są tacy... Kolejny podcast, w sumie tu w chuje, to mam, czy tu jestem, czy nie. A jak przyjdzie taka osoba, której nikt nie zna, to oni są na takiej totalnej zajawie, trochę zestresowani, trochę, wiesz, naspeedowani. Tak, tak. Inaczej się gada z takimi ludźmi. Dużo ciekawie. No, więc ludzie, jak ktoś z więzienia, to ja bardzo chętnie. Tylko żeby nie jakiś patus, bo mi tutaj nie dobra, wydaje mi się, że... Pytań więcej nie mam. Przepraszam za mój performance dzisiaj. Ja jestem po chorobie, więc mój mózg nie hulał tak dobrze, jak powinien. Myślę, że wyszło całkiem nieźle. Ale no, nie pogubiłem się jakoś szczególnie. Chociaż czasami byłem zamotany, tylko nie dawałem. Ale wróciłeś do tego. Znaczy, w sensie wróciłeś do wątku. Tak, więc... ale byłem zamotany czasami, jak do mnie mówiłeś, ale nie pokazywałem tego po sobie po prostu. Więc dałem radę. Czy ludzie ciebie znajdą na Instagramie Sierżant Bagieta, TikTok Sierżant Bagieta, tak. YouTube Sierżant Bagieta, tak, Patronite jest. Sierżant Bagieta? Tak jest. Ty od dawna siedzisz na Patronite? Od lutego 2020 roku chyba. Okej, okay, czyli już całkiem sporo. Tak, tak. Już 2 lata, prawie 3. I to jest jako, ty chyba kiedyś mi o tym mówiłeś, że to jest jako darowizna, więc nie musisz nawet podatków od tego odprowadzać. Aż tam jest jakiś podatek od darowizny, ale to są marginalne też tam sprawy. Ja nie wiem, czy ja to odpalę, ale obserwuję sobie temat. Spróbować możesz, myślę, co cię to kosztuje. Dobra, to kończmy. Dzięki wielkie. Dzięki. Hej. Siemano, nowe podcasty w środę, niedzielę, 19. 19. Pozdro.